Dobry wieczór. Ostatni dzień festiwali. Już cały teatralny za nami. Połowa filmowego również za nami. Witamy Was bardzo serdecznie. Ostatni dzień naszej transmisji. Ja jestem Mikołaj Roszewski. Ja Nadia Jarecka. I zanim przedstawimy Państwu dzisiejszy harmonogram, zapraszamy na krótką wstaweczkę z wczoraj. Zobaczycie, co się działo. Krótkie podsumowanie.
Jeśli chodzi o dzisiejszy harmonogram, będziemy mieli przyjemność uczestniczyć w wykładzie Karola Jachymeka, czyli doktora z SWPS oraz w gali wręczenia nagród, czyli chyba na moment, w którym tak naprawdę wszyscy czekali. Niby mało, a tak naprawdę bardzo ekscytujące wydarzenia. Kluczowy w końcu element, tak? No każdy jest zainteresowany tym, kto zostanie zwycięzcą. Ale do tego jeszcze trochę czasu, a tymczasem łączymy się z Kasią. Kasiu, Kasiu, witamy cię serdecznie. Kogo nam przyprowadziłaś dzisiaj na początek? Naszą reporterką Kasią, słuchajcie, to mała ciekawostka, co wczoraj mieliśmy ją wam przedstawić, ale przedstawimy ją wam dzisiaj. Słuchajcie, jeżeli bylibyście zainteresowani tym, jak śpią kaszaloty, to kaszaloty, słuchajcie, śpią pionowo i dodatkowo śpią tylko połową mózgu, bo drugą połową muszą kontrolować to, czy się wynurzają, czy zanurzają. Drugą ciekawostką, którą dla was mamy, jest troszeczkę przygnębiająca, aczkolwiek dzisiaj rano zmarła ostatnia osoba, która pamiętała jeszcze XIX wiek. 124-letnia pani... przepraszam. Nazywała się Francesca na pewno. I urodziła się na Filipinach, była ostatnią osobą żyjącą w XIX wieku. A tymczasem zapraszamy na spot festiwalu 9 minut.
Mamy nadzieję, że spot wam się podobał. Paweł, który u nas wczoraj był na kanapie, zagrał fenomenalnie. Zdradzimy wam, że prawdopodobnie dzisiaj też się pojawi, ale w nieco odmiennej roli. Dokładnie tak. Przypominamy również państwu, że jeżeli jeszcze nie zagłosowaliście na wasz ulubiony film, dzisiaj do 17 macie na to czas. A teraz? Teraz zapraszamy Kasię. Kasiu, bardzo państwa przepraszamy za drobne problemy techniczne, ale mamy nadzieję, że tym razem uda się wszystko połączyć. Kasiu, kogo nam dzisiaj przywiodłaś? Tak, witam wszystkich bardzo serdecznie na drugim dniu festiwalu. Ze mną jest Amelia Bańkowska, szefowa całego festiwalu, a także szefowa sekcji logistycznej. Amelio, powiedz nam, jak udało ci się połączyć obie te bardzo ważne funkcje? Było dosyć ciężko na początku, ale dzięki też Ninie, bo miała od niej ogromną pomoc, udało się, chociaż no, noce były nieprzespane bardzo często. A powiedz mi, czy na razie jesteś zadowolona z tego, jak przebiega cały festiwal? Tak, jak najbardziej. Po prostu wszystko na razie idzie zgodnie z planem. Nie mamy żadnych opóźnień. No, tak, jestem bardzo zadowolona. To super. Bardzo się cieszę, że wszystko idzie jak po maśle. Kolejne pytanie jest takie, czy wiesz może coś o nagrodach, jakie będą dostępne dla naszych zwycięzców, dla naszych wspaniałych filmów? Tak, będą to chociażby dyski pamięci albo tablet graficzny, mamy też film oraz książki. Czy tobie samej udało się obejrzeć jakiś film? Czy byłaś może zbyt zajęta właśnie, żeby to wszystko zobaczyć? Podczas festiwalu tak, udało mi się, byłam na dwóch blokach, chociaż filmy już oglądałam po parę razy, bo jeszcze wcześniej z Niną przeglądałyśmy je. Rozumiem, czy zagłosowałaś już na swojego faworyta? Jeszcze nie, mam nadzieję, że uda mi się to zrobić. Jasne, to mam nadzieję, że państwo również oddadzą głosy. Zapraszamy na stronę festiwalu 9 minut. Także dziękujemy za nasz wspaniały wywiad i zapraszamy do studia. Zresztą za chwilę do ciebie wrócimy, ale najpierw przypomnimy państwu, w jakich kategoriach w ogóle oceniamy nasze filmy. Jeśli chodzi o nasze kategorie, to mamy fabułę, animację, dokument oraz kompozycję. Dokładnie. Każdy z nas ma swoich faworytów. Jeżeli chodzi o mnie, na pewno w dokumencie mam swojego faworyta. Jest to film o żołnierzach polskich podczas II wojny światowej. Jeżeli chodzi o animację, również takiego faworyta posiadam. Jest to film Dziura. Kompozycyjnie chyba wybrałbym Night City, a jeżeli chodzi o fabułę, to tutaj się nie wypowiem za dużo dobrych filmów, żebym miał swojego faworyta. Zobaczymy natomiast, co wybierze jury, bo no niestety ta decyzja nie należy w tym roku do nas. Dokładnie, w tym roku się nie dowiemy, przynajmniej nie dowiemy się, czy my zadecydowaliśmy, znaczy dowiemy się, czy zadecydowaliśmy tak samo jak jury, ale nie było dane nam zagłosować, chyba że zagłosujemy jeszcze przez tę godzinę, wy też możecie, na nagrodę publiczności, bo słuchajcie, warto, na pewno jakieś fajne nagrody i przede wszystkim, no kurczę, macie wpływ na to, kto dostanie tę nagrodę, więc jakby no myślę, że warto, tak, bo na pewno każdy z was swojego faworyta posiada. A my znów wracamy do Kasi, która za chwileczkę zapyta nam losową osobę z korytarza o jej faworyta. Kasiu, witamy cię. Witajcie. Jesteśmy tutaj z naszymi widzkami. Powiedzcie, jak macie na imię i czy przyszłyście tutaj oglądać super filmy? Wiktoria i tak. Aneta i również chciałam tutaj obejrzeć filmy. Super. Chciałam się zapytać, czy macie może swoich faworytów co do nagrody? Myślę, że tak. Winda i Przed Przebudzeniem były naprawdę dobrymi filmami i już zagłosowałam, więc myślę, że mają szansę na wygraną. Powiedz mi może, dlaczego właśnie taki jest twój wybór? Myślę, że podobało mi się wykonanie tych filmów i cały zamysł i to, ile pracy wydawało się, że zostało włożone w stworzenie tych filmów. A co ty o tym sądzisz? Ja również trzymam kciuki za Windę. Bardzo podobał mi się film oraz jego realizacja. Rozumiem. Powiedzcie, jak podoba wam się klimat całego festiwalu? Myślę, że jest bardzo fajnie. Dekoracje bardzo mi się podobają. Jest bardzo fajny nastrój. Jest taki bardzo klimat kina faktycznie i niesamowite są dekoracje. Popcorny w salach transmisji są dość niesamowite, naprawdę. My byśmy na to nie wpadły. I naprawdę jest magia. Wspaniale. Dziękuję bardzo za wywiad i oddaję głos.
Drodzy Państwo, mamy tutaj specjalnego gościa, albowiem jesteśmy tutaj z twórcą, Maksem Bartochą, twórcą Mgły i Ty piękne cudo. Powiedz nam, jakie były inspiracje do Twoich filmów? W Mgle to był Mr. Robot i Westworld, bo tam pojawia się bohater, który znajduje się w głowie głównego protagonisty i z podobnym problemem zmaga się bohater Mgły. A w Ty piękne cudo to właściwie historia mojego przyjaciela była. Czy ciężko było stworzyć dwa filmy na taki festiwal? Nie, bo robiłem je w dużym odstępie. Mgła powstała przed wakacjami w tym roku, a Ty piękne cudo powstawało pod koniec sierpnia i troszeczkę na początku września 2021. Rozumiem, to wszystko brzmi jak bardzo dużo pracy, ale też na pewno i dobrej zabawy. Czy tak rzeczywiście było? Czy no, właściwie to była tylko zabawa. No, ja jeszcze nie jestem na takim etapie, żeby to była praca, ale no zabawa była przednia, szczególnie dla całej mojej ekipy, która mi pomagała w swoim wolnym czasie i moim. Pozdrawiamy ekipę, a powiedz mi, jak bawisz się na naszym festiwalu? No, jest wszystko dużo większe niż się spodziewałem i troszkę więcej ludzi niż się spodziewałem, ale myślę, że nie mogę narzekać. A udało ci się może obejrzeć też jakieś inne filmy? Nie, niestety nie miałem na to za bardzo czasu przez dużą ilość nauki i pracę nad kolejnym filmem. Jasne. W takim razie bardzo dziękuję za wywiad i oddaję głos do studia. Kasiu, w związku z drobnym opóźnieniem na naszym festiwalu pokażemy Państwu jeszcze przygotowaną przez nasze studio relację z festiwalu 12 minut. Zapraszamy serdecznie.
Witam wszystkich ponownie. Na bardzo szybciutkich, na bardzo malutką chwilkę udało nam się złapać szefową naszego festiwalu, Ninę Kąską. Witaj, Nino. Dzień dobry. Powiedz mi, bardzo dużo roboty, jesteś na pewno bardzo zabiegana, ale powiedz mi, czego możemy się spodziewać podczas dzisiejszego dnia? Dzisiaj za chwilę zaczyna się wywiad. Już wpuszczamy wszystkich gości na salę. Wywiad, właściwie wykład. Profesora Karola Jachymka, doktora na jednym z uniwersytetów, który jest także filmoznawcą i kulturoznawcą, opowie o w sumie całkiem aktualnym polskim kinie, to się teraz w nim dzieje. Bardzo ciekawy wykład, przepraszam. Serdecznie zachęcam do uczestnictwa. Zdecydowanie będzie to na pewno bardzo ciekawa prelekcja. Powiedz jeszcze, jak czujesz się ty na tym festiwalu? Czy wszystko idzie zgodnie z planem? Na razie tak. Mieliśmy może malutkie opóźnienie, ale takie w granicach normy. Może dzisiaj jest trochę bardziej stresująco niż wczoraj, bo mamy też przemówienie na końcu, więc trzeba się do niego przygotować. Ale tak to chyba dobrze, będzie ogłoszenie wyników, emocjonujący moment. Mam nadzieję, że sami zostaniecie do tego czasu. Oczywiście zachęcamy do głosowania na stronie festiwalu filmowego 9 minut. Powiedz mi jeszcze, czy zdążyłaś coś zjeść? Nie. Nie. Drodzy Państwo, tak nie może być. Ty lecisz coś zjeść, a my wracamy do studia. Filmowego 9 minut. Dzisiaj poznamy zwycięzców. Lecz zanim ogłosimy wyniki, to chcielibyśmy Państwa zaprosić na wykład o najnowszym kinie polskim, który zaprezentuje nam dzisiejszy gość dr Karol Jachymek, kulturoznawca, filmoznawca i prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych na Uniwersytecie SWPS. Serdecznie zapraszamy na scenę pana doktora Karola Jachymka. Halo? Dobra. To jest tak zwany klasyczny początek walki z technologią. Ja mam nadzieję, że też będę mógł zejść. Pytanie do osób w reżyserce, czy mogę zejść niżej? Dobra, schodzę niżej.
Dzień dobry Państwu, bardzo mi miło. Ja nazywam się Karol Jachymek i bardzo proszę o włączenie prezentacji. I rzeczywiście, tak jak tutaj już zostało powiedziane, za momencik przeprowadzę wykład, chociaż to nie będzie wykład, bo chciałbym, żebyśmy sobie wspólnie porozmawiali o tym najnowszym kinie polskim. To jest zresztą tytuł tego wykładu, który być może pani Małgorzata kojarzy. Ja specjalnie go zostawiłem, dlatego że kiedyś dla nauczycieli i nauczycielek zrobiłem bardzo podobny wykład i uznałem, że to rozsadzić kanon o kinie polskim młodej generacji rzeczywiście jest, po pierwsze chciałem nawiązać do tego wydarzenia, a po drugie rzeczywiście uznałem, że to jest tytuł, który będzie nam trochę towarzyszył, a właściwie nie trochę, ale całkowicie towarzyszył w ramach tego, o czym będziemy rozmawiali. Jak już zostało powiedziane, ja nazywam się Karol Jachymek, zostawiam swój adres mailowy, jeżeli ktoś z Państwa chciałby do mnie napisać. I zostało już to powiedziane, na co dzień pracuję na Uniwersytecie SWPS i zajmuję się filmem i kulturą audiowizualną i popkulturą, ale zwłaszcza zajmuję się kinem polskim, tak historycznie, jak współcześnie, jak kinem współczesnym. Ale też jestem dosyć specyficzną, moi drodzy, szanowni Państwo, osobą i wszelkiego rodzaju spotkania, jakie są ze mną, wykłady, zajęcia, warsztaty, zaczynam od drobnej rozgrzewki. I ja mam pytanie do Państwa, czy jesteście gotowi na rozgrzewkę? Ta cisza zawsze ona wybrzmiewa. Dlatego trochę po boomersku i trochę w taki żenujący sposób mam gify ilustrujące być może nasz stan rozgrzewkowy. To jest nasz stan rozgrzewkowy w piątek wieczorem, prawda? To jest nasz stan rozgrzewkowy w piątek wieczorem. I słuchajcie, będzie jeszcze gorzej, bo rozgrzewka będzie najgłupszą rozgrzewką, w jaką zagracie. Kto z Was umie grać w papier, kamień, nożyce? Dobra, ręce nieśmiało się podnoszą. Nie wiem, czy widać moją rękę, dlatego może wejdę na scenę, bo tutaj będzie lepsze oświetlenie. Czy widać moją rękę? Dobra, słuchajcie. To zadanie polega na tym, że zagramy w papier, kamień, nożyce, czyli ja będę mówił 3-4 i będę pokazywał jakiś gest, papier, kamień, nożyce. Wy róbcie to w tym samym czasie, a później policzymy sobie punkty, ile zdobyliśmy. Czy zasady są zrozumiałe? Tak, uwaga. Dobra, 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. I 3-4. Dobra, ile macie punktów? 2. Ile jeszcze? Dobra, słuchajcie, to będzie jeszcze gorzej, dlatego że mam dla was nagrodę. Proszę odmrozić, jeżeli można by było, bo nagroda nam nie ruszy. Słuchajcie, ekran jest zamrożony. Czy moglibyście go odmrozić, czy ja coś robiłem? Dobra, słuchajcie, mam dla was nagrodę. Nagroda jest żenująca. Mem. Ale od tego momentu, moi drodzy, mam nadzieję, że będzie już trochę poważniej, ale rzeczywiście chciałem, żebyśmy w te zajęcia weszli troszkę bardziej rozruszani. I będziemy rozmawiali o kinie polskim, współczesnym kinie polskim, ale w takiej bardzo specyficznej perspektywie. O kinie polskim, czyli było, nie było, prawda, pewnym zjawisku, które moglibyśmy określić mianem kina narodowego, o czym za chwileczkę sobie poopowiadamy, ale zanim do tego momentu dojdziemy, chciałbym, żebyśmy rzeczywiście zdefiniowali sobie najważniejsze pojęcia, od których będziemy się odbijać, czyli które będziemy przetwarzać i które rzeczywiście staną się jakimś punktem wyjścia do tego, co dla Was, co dla Państwa wybrałem i jakie tendencje, jakie filmy, jakie trendy w tym współczesnym kinie polskim wydają mi się najbardziej interesujące. Zaczniemy dosyć górnolotnie, dlatego że chciałbym, żebyśmy porozmawiali o narodzie. Oczywiście tych definicji narodu może być całkiem sporo, a nawet nie może być. Jest ich całkiem sporo, ale na potrzeby tych zajęć i na potrzeby tej prelekcji chciałbym, żebyśmy sięgnęli do takiej książki, którą Wam zresztą bardzo gorąco i bardzo serdecznie polecam. Jest to książka dotycząca zresztą też dosyć, myślę, aktualnego tematu, bo problematyki nacjonalizmów. Jest to książka pod tytułem Wspólnoty wyobrażone autorstwa Benedicta Andersona, w której naród został zdefiniowany właśnie jako wspólnota wyobrażona. I słuchajcie, jeżeli zapytałbym Was, co to może oznaczać, że naród jest wspólnotą wyobrażoną, to co by Wam przyszło do głowy? Czy macie jakieś pomysły? Naród jako wspólnota wyobrażona. Tutaj jest ręka. Podchodzę. To znaczy, że te granice jakby są sztuczne i tylko są w naszej głowie, że ta wspólnota tak naprawdę nie istnieje. Super. Tutaj jest ręka, dobra.
Że jest to bardziej pojęcie ideowe, aniżeli realne? Bardziej pojęcie ideowe, bardziej pojęcie realne. Jeżeli zajrzelibyśmy sobie do tego odpowiedniego fragmentu, który no jest kluczowy, prawda, w kontekście definiowania narodu, to jest definicja, prawda? Benedict Anderson proponuje taką definicję narodu. Jest to antropologiczna definicja narodu, jest to wyobrażona wspólnota polityczna, wyobrażona jako nieuchronnie ograniczona i suwerenna. Jest wyobrażona, ponieważ członkowie nawet najmniej liczebnego narodu nigdy nie znają większości swych rodaków, nie spotykają ich, nic nawet o nich nie wiedzą, a mimo to, prawda, no ten naród staje się takim tworem symbolicznym i pielęgnujemy, prawda, w głowie, prawda, taki wizerunek wspólnoty. Jeżeli zapytałbym was, co fabrykuje albo co tworzy naród, czyli jakie mechanizmy, jakie zjawiska, jakie działania są potrzebne do tego, żeby ten obraz wspólnoty w naszej głowie pielęgnować albo nawet nie pielęgnować, ale w jakiś sposób go ukonstytuować, to co by wam przyszło do głowy? Tutaj znowu są ręce, dobra. Stereotypy. Dobra, różnego rodzaju stereotypy to jest bardzo ważne dotyczące tego, kim my jesteśmy, prawda? A być może bardziej tego, kim inni nie są, prawda? Dobra. Świadomość tego, że wszyscy mówią jednym językiem. Język. Potrzeba przynależności. Potrzeba przynależności. Są tutaj gdzieś jeszcze jakieś ręce. Tutaj, dobra. Powiem wam, że to jest wyzwanie. Historia. Historia. Jak najbardziej. Rzeczywiście moglibyśmy tych elementów wymieniać całkiem sporo. Iwo Jima, prawda? GIF specjalnie przeze mnie umieszczony, wskazujący, prawda, na taką sferę symboliczną, która rzeczywiście staje się jakimś istotnym punktem odniesienia czy istotnym elementem. Bo słuchajcie, jeżeli zapytałbym was, możecie mówić na głos, bez podnoszenia rąk, możecie sobie w głowie na to pytanie odpowiedzieć. Najważniejszy polski pisarz. Jest? Macie w głowie odpowiedź? Dobra. Albo jaki ważny polski obraz przychodzi wam do głowy jako pierwszy? Dobra, to mi odpowiedzcie. Jaki pierwszy ważny obraz pojawia się w waszej głowie? Bitwa pod Grunwald. 100%. Co jest zresztą też bardzo interesujące, o tym sobie za momencik poopowiadamy. Są to pewne elementy, które budują, prawda, nas jako wspólnotę symboliczną. To rzeczywiście ma całkiem sporo ciekawych konsekwencji, ale być może porzucimy teraz tematykę narodu, dlatego że chciałbym, żebyśmy przeszli do takiego zjawiska, które z kinem kojarzy nam się być może bardziej, bo chciałbym, żebyśmy porozmawiali o zjawisku kanonu. Przy czym, odwołując się, prawda, też do tytułu tego wystąpienia, przy czym oczywiście pojęcie kanonu jest pojęciem zdecydowanie szerszym niż tylko, prawda, kanon filmowy. Wy być może, prawda, a nawet nie być może, na pewno to pojęcie kojarzycie przede wszystkim z, nie wiem, kanonem urody, prawda, albo kanonem lektur szkolnych. I jeżeli miałbym polecić wam jakąś lekturę, to absolutnie, i zwłaszcza tym osobom, które interesują się naukami o kulturze, ale nie tylko, w ogóle takim funkcjonowaniem czy konstruowaniem pamięci, która w jakiś sposób, prawda, rezonuje społecznie, to niezmiernie polecam wam tę oto książkę Między historią a pamięcią Oleidy Asman, w której znajduje się tekst pod tytułem Kanon i archiwum, w którym Aleida Asman, niemiecka pamięciolożka, czyli osoba zajmująca się właśnie problematyką pamięci i tego, jak, prawda, na poziomie pamięci kulturowej tworzone są pewnego rodzaju wyobrażenia, wyróżnia dwa wymiary pamięci kulturowej. Jednym z tych wymiarów jest kanon, drugim z tych wymiarów jest archiwum, które rzeczywiście bardzo pod pewnymi względami się od siebie różnią, pod pewnymi względami są one oczywiście bardzo podobne. I jeden z tych tworów, czyli kanon albo archiwum, jest aktywnym wymiarem, drugi biernym wymiarem pamięci kulturowej. No i słuchajcie, jeżeli bym was zapytał, jak myślicie, czy kanon jest aktywny czy bierny? Kto uważa, że aktywny, ręka do góry? Dobra. Kto uważa, że bierny, ręka do góry? Kto nie ma zdania, ręka do góry? Dobra, tutaj się pojawia. Aktywny. Kanon jest aktywny dlatego, że... No właśnie, dlaczego kanon jest aktywny? Ktoś tutaj powiedział, że się zmienia. Dobrze słyszałem, tak było? Dobra. Słuchajcie, czy kanony się zmieniają? Aha, jest ich wiele, zmieniają się, ale tak naprawdę, słuchajcie, jeżeli znowu wrócimy do tego obrazu pod tytułem Bitwa pod Grunwaldem, to rzeczywiście być może, prawda, kanony mogą być modyfikowane, ale tak naprawdę kanony tworzy jakaś wybrana grupa tekstów, osób, bo rzeczywiście, prawda, w przypadku kanonu nie musimy mówić tylko o filmie, ale możemy mówić o historii, sztuce i tak dalej,
które mają pełnić jakąś funkcję. Prawda? Po to uczymy się kanonu, że on ma stanowić dla nas jakiś punkt odniesienia. I rzeczywiście o tym kanonie możemy mówić z jednej strony jako o czymś, co my jako ludzie powinniśmy wiedzieć po to, prawda? Żeby mieć, tak jak powiedziałem przed momentem, jakiś wspólny punkt odniesienia. Ale tak naprawdę, jeżeli popatrzylibyśmy na taką mechanikę tworzenia kanonu, to charakteryzują go trzy procesy. Selekcja, wartość i trwanie. Czyli selekcjonuje się pewne teksty podejrzane, nadaje się im pewną wartość, podejrzane, po to, żeby trwały i w jakiś sposób rezonowały, podejrzane. Dlatego, szanowni państwo, moi drodzy, już domyślacie się, że ten współczesny kanon filmowy, o którym będę dzisiaj mówił, będzie takim kanonem polemicznym, takim kanonem, który być może dyskutuje z pewnymi obszarami czy pewnymi fragmentami, które gdzieś zostały utrwalone w naszym kinie. Ale znowu do tego za momencik dojdziemy, dlatego że słuchajcie, ta problematyka, o której dzisiaj mówimy, czyli problematyka kina narodowego, kina polskiego, zwłaszcza być może współczesnego, jest dużo bardziej skomplikowana. Dlatego że słuchajcie, jeżeli zapytam was w ogóle, co to znaczy kino narodowe, to co wam przychodzi do głowy? Co to jest kino narodowe? Albo jakie macie obrazy, kiedy mówię kino narodowe? Jakiś film, słuchajcie, przychodzi wam do głowy? Kino narodowe, polskie, tutaj jest ręka. Nie wiem, czy to jest dobry przykład, na przykład Poranek Kojota. Dobra. Poranek Kojota, to jest dobry przykład. Myślałem, że padnie coś innego. Dlatego, że słuchajcie, jeżeli mówię o kinie narodowym, to co być może większość z was ma w głowie? Tam jest ręka, biegnę. Mi chyba po prostu bardziej kojarzą się jakieś takie polskie klasyki filmowe. Na przykład? Killer. Dobra, Killer. Dobra, słuchajcie. A czy ktoś ma na przykład taki obraz pod tytułem kino wojenne albo jakieś kino martyrologiczne? Są takie osoby? Nie ma, to mnie tam jest, dobra. To mnie trochę cieszy, dlatego że słuchajcie, jest to dosyć skomplikowane zjawisko i jeżeli sięgniemy do różnego rodzaju tekstów dotyczących problematyki kina narodowego, to rzeczywiście na tę problematykę kina narodowego możemy patrzeć w bardzo różnorodny sposób. I bardzo cieszę się, że Poranek Kojota padł jako pierwszy, dlatego że za moment będzie jeszcze gorzej. Jednym z teoretyków kina narodowego, ale też, słuchajcie, jeżeli w ogóle interesuje was taka problematyka na przykład promowania za pomocą filmu, to bardzo polecam wam Andrew Hicksona, który zajmuje się w ogóle takim fenomenem jak kino dziedzictwa, który pokazuje, że ta problematyka kina narodowego, też współczesnego kina polskiego, narodowego, może być, on oczywiście nie pisze o kinie polskim, może być bardzo skomplikowana, dlatego że na przykład przykładem kina narodowego może być ten oto film. Jak myślicie, dlaczego? Dobra. Aha, czyli idziemy od razu w sferę symboliczną, czyli że Katz Waba może być filmem poruszającym stereotypowo, prawda, jakąś opowieść o polskich przywarach. Chociaż tak naprawdę, jeżeli zapytałbym was, gdzie Katz Waba zostało nakręcone, to gdzie ono zostało nakręcone? W Polsce. Czyli jest to polski przemysł filmowy, prawda? Czyli filmy, które powstały w Polsce. Słuchajcie, Katyń może być przykładem innego rozumienia kina narodowego. Jak myślicie, jakiego? Katyń. Czy ktoś ma jakiś pomysł? Tutaj wchodzimy w tę definicję kina narodowego, która właśnie wiąże się z tym, o czym powiedzieliśmy w przypadku Andersona, czyli z tą sferą symboliczną, prawda? Pewne ważne wydarzenia, które nadają, prawda, nam charakteru wspólnoty wyobrażonej. To jest trzecia perspektywa, listy do M. Czy macie pomysł, co mogą reprezentować albo co mogą charakteryzować listy do M? Ktoś pomyślał z was o tradycjach świątecznych na przykład teraz? Są takie osoby? Nie. Mówimy tutaj o oglądalności, czyli kino polskie mogą charakteryzować te filmy, prawda, które są bardzo często oglądane. Albo kino polskie może reprezentować ten oto film, Ida, który, jak myślicie, co może oznaczać w tej typologii? Thank you.
prawda, definiowania tego, co określimy mianem kina narodowego. Czyli kinem narodowym może być coś, prawda, taki wizerunek publiczny kinematografii, który, nazywam się kino koreańskie, to jestem południowo-koreański, to jestem głęboko przekonany, prawda, że każdy z was albo większość z was ma, prawda, w głowie jakiś punkt odniesienia, czego można się spodziewać. I rzeczywiście to jest też bardzo ciekawy przykład, bo pokazuje, jak bardzo nie doceniamy naszej kinematografii, bo bardzo często, prawda, patrzymy na naszą kinematografię w kontekście tych złych, niedobrych, drażliwych i wstrętnych produkcji filmowych, które rzeczywiście w współcześnie też ekrany kin zaludniają. Chociaż tak naprawdę zapominamy, że to, że kino francuskie, kino koreańskie, kino hiszpańskie, kino rumuńskie ma taki wizerunek w naszym kraju, jaki ma, czyli jako tego wysublimowanego, artystycznego kina, jest wynikiem tego, że my tak naprawdę oglądamy filmy, które przeszły, prawda, takie sito selekcji festiwalowej. I docierają do nas rzeczywiście filmy o bardzo wysokiej jakości artystycznej i o tym też będziemy sobie za momencik mówili. Choć już w tym momencie widzicie pewien zasadniczy problem w kontekście tego, co wam pokazałem, bo pokazałem wam mnóstwo filmów, mówiąc, w jakich kryteriach możemy na nie spoglądać, ale popatrzcie sobie na ten film, prawda, Zimna wojna. Czy to jest film polski, czy nie, prawda? No jest to absolutnie problematyczne, dlatego że mamy koprodukcję, mamy ogromny sukces na Zachodzie. Film nakręcony w taki sposób, żeby o polskiej historii opowiedzieć pretekstowo, prawda, żeby ta historia była zrozumiała dla szerokiego zachodniego widza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mamy film Małgorzaty Szumowskiej, prawda, która rzeczywiście jest artystką, którą wymienilibyśmy, prawda, jako tworzącą, zwłaszcza, prawda, to współczesne kino polskie, ale mamy film, który rzeczywiście nie powstał w Polsce i znowu, proszę zobaczyć, nam te typologie bardzo silnie psuje. Mamy Planetę Singli, prawda, który został zrealizowany z ekipą, prawda, zagraniczną. Czy mamy już takie absolutnie ekstremalne przykłady, czyli W lesie dziś nie zaśnie nikt, prawda, który powiela wzorce, prawda, powiela, wykorzystuje wzorce amerykańskiego horroru, czyli znowu, prawda, bardzo trudno mówić o jakiejś jego swoistości. Czy najbardziej ekstremalny przykład, myśleliście, że to jest Poranek Kojota, nie? 365 dni, prawda, film, który rzeczywiście znowu jest przykładem tego, jak polskie kino, dzięki też innym modelom dystrybucji, cyrkuluje, prawda, w bardzo złożony sposób. I rzeczywiście, rzeczywiście, jak sami widzicie, ta kwestia zdefiniowania tego, co jest kinem polskim, albo jak, prawda, na to kino współczesne polskie patrzeć, jest bardzo, bardzo skomplikowana. Choć rzeczywiście chciałem, żebyśmy na te wątki, które przed momentem poruszyliśmy, właśnie spojrzeli w taki szeroki sposób. Zobaczyli, jak w gruncie rzeczy coś, co my uznajemy, prawda, za jakiś nieciekawy czy niegodny artefakt naszej produkcji filmowej, rzeczywiście wpisuje się w taki cały konglomerat różnorodnych praktyk. Tak jak powiedziałem, my na tym spotkaniu, na tych zajęciach będziemy próbowali rozsadzić kanon. Pytałem was już o ten polski kanon filmowy i być może, słuchajcie, powtórzę pytanie. Jeżeli zapytam was o to, czy przychodzi wam do głowy, chociaż takie pytania są zawsze ultra głupie i one do niczego nie prowadzą, ale pokazuje, na jakich wyobrażeniach my pracujemy albo jakie wyobrażenia mamy w głowach. Jeżeli zapytałbym was o najważniejszego polskiego reżysera, to kto by wam przyszedł do głowy w takim pierwszym odruchu? Prawda? Jesteśmy uczeni, prawda, o tym Andrzeju Wajdzie i tak dalej, i tak dalej. Chociaż jeżeli bym was zapytał, czy ktoś z was lubi filmy Andrzeja Wajdy i tak rzeczywiście bardzo w codziennym... Ja oczywiście nie hejtuję Andrzeja Wajdy, ja rzeczywiście też w pewnym momencie dorosłem do jego filmów i na przykład Człowiek z marmuru jest absolutnie wybitnym filmem, jednym z moich ukochanych, ale zadam wam pytanie, wiecie, że to jest najważniejszy polski reżyser? Kto go z was tak absolutnie pełnym sercem lubi? Dobra, cisza zapadła, tradycja. I rzeczywiście to pokazuje bardzo ważną rzecz, czyli ten kanon, do którego my jesteśmy wychowywani, czy my jesteśmy jego uczeni, czy który na nas w jakiś sposób oddziałuje, jest kanonem, który być może bardzo dobrze znamy, bo pewnie, prawda, jeżeli zapytałbym was, czy jeszcze jakiś inny ważny polski reżyser i też zwracam uwagę na płeć, przyszedłby wam do głowy, no to pewnie pojawiłby się, no nie wiem, Żuławski, Kieślowski, prawda, być może Munk, być może Agnieszka Holland by tutaj weszła. I my rzeczywiście obudzeni w nocy spokojnie byśmy tych reżyserów i reżyserki wymienili.
ale pokazuje to pewien zasadniczy problem, czyli być może te filmy, które gdzieś krążą, rezonują, funkcjonują w nas, nie są tymi filmami, z którymi my się identyfikujemy, dlatego że proszę pamiętać o tym też, to jest bardzo ważna rzecz. Kino polskie po 1989 roku, kolejny banał, funkcjonuje w zupełnie innym kontekście, prawda? Kino polskie przed 1989 rokiem oczywiście nie możemy zapominać o, no nie wiem, całym konglomeracie filmów rozrywkowych, które na przykład pełniły też taką funkcję ideologiczną czy propagandową. Ono było takim kinem bardzo często pełniącym funkcję języka azopowego ze względu na rzeczywistość, prawda, w której funkcjonowało. Rzeczywiście było takim komunikatem gromadzącym, prawda, wiele osób i rzeczywiście jakoś z nimi rezonującym. Kino współcześnie pełni troszkę inne funkcje, bo funkcjonuje, prawda, też w innej rzeczywistości medialnej. Ale przede wszystkim być może ten kanon wartości, mitów, legend, postaci, który w takim naszym klasycznym kinie polskim jest, on jest oczywiście znakomity i powinniśmy go znać, nie jest jakimś kanonem, który oddziałuje z wami, prawda, z młodymi osobami, które żyją być może w troszkę innej rzeczywistości. I w istocie takich prób zdefiniowania kanonu polskiego kina na nowo było całkiem sporo. Jedną z takich prób pandemicznych był to projekt zresztą finansowany ze środków na kulturę, które były właśnie przeznaczone w tym okresie dla osób zajmujących się nauką czy kulturą. Był projekt realizowany przez takie stowarzyszenie Słowo i Film, które to stowarzyszenie do udziału zaprosiło ponad 100 polskich filmoznawców i ponad 100 polskich filmoznawczyń razem oczywiście, czy osób zajmujących się filmem, prosząc ich o to, ja byłem też jedną z tych osób, żeby wymieniło swoją złotą dziesiątkę polskiego kina po 1989 roku. Czy przychodzi wam do głowy, co mogło wygrać? Jaki film został uznany za najważniejszy film polski po 1989 roku? Cisza, słuchajcie. To był zeszły rok. Zimna wojna. Dobra, macie jeszcze jakieś pomysły, co mogło zostać wybrane jako najlepszy film polski przez grono ekspertów i ekspertek? Co? Ida, dobra, coś jeszcze tam padło z tyłu? No to słuchajcie, ja wam pokażę. Miejsce 10, Wieża Jasny Dzień Jagody Szelc. Ktoś z was oglądał? Będziemy sobie jeszcze dzisiaj mówili, bardzo polecam. Wesele Smarzowskiego. Później mamy Zimną wojnę, Ucieczka z kina Wolność. Róża, Ostatnia rodzina, Psy i Złota trójka Ida, rzeczywiście Ida, prawda, jako ten największy triumf kina polskiego, Dług Krzysztofa Krauzego, a miejsce pierwsze, macie jakiś pomysł, widząc, co już zostało tam wyłonione? Jeszcze raz? Nie? Chociaż to jest bardzo ciekawy przykład, prawda, czy Pianista jest kinem, filmem polskim pod tym względem? Jaki? Boże Ciało, słuchajcie, Dzień Świra. Co być może konweniuje, prawda, pokazuje też pewną zmianę. Ja to bardzo, bardzo doceniam, bo proszę zobaczyć, filmy Andrzeja Wajdy być może są czymś innym, a nawet na pewno są czymś innym niż filmy Marka Koterskiego. Pod wieloma względami być może, prawda, tutaj pewnym punktem łączącym byłby Andrzej Munk, który no, był takim słynnym polskim ironistą, zresztą znakomity reżyser. Ja oczywiście się, szanowni państwo, moi drodzy, pochwalę, bo jak myślicie, co to będzie teraz obnażające, w tym sensie, że zadaję pytanie, jak myślicie, co było na pierwszym miejscu w moim kanonie filmowym? Człowiek z marmuru, Dzień Świra, nie było Dnia Świra. To jest po 1989 roku, czyli Człowiek z marmuru tutaj nie mógł mieć miejsca. Kler, dobra, słuchajcie. Nie. 300 mil do nieba, Body Ciało Małgorzaty Szumowskiej, Ostatnia rodzina Matuszyńskiego, Duże zwierzę, Sztura, Wszystko może się przytrafić Marcela Łozińskiego, Tatarak Andrzeja Wajdy, czyli proszę zobaczyć, prawda, jednak Andrzeja Wajda umieściłem na tej liście, Boże Ciało, Komasy, Wszystko co kocham, Jana Borcucha, Wszystkie nieprzespane noce, ktoś z was oglądał? To mnie cieszy, bo o tym sobie będziemy rozmawiali. No i Córki Dancingu, według mnie najlepszy film polski. Ktoś z was oglądał Córki Dancingu kiedyś?
Nie, dobra, to mi wiele mówi, bo rzeczywiście chciałbym, żebyśmy sobie o tym porozmawiali. Ale już na tym mikroprzykładzie widzicie, że powstało w ogóle w Polsce bardzo ciekawe zjawisko. Otóż, wy pewnie tego nie pamiętacie, ale po takich latach posuchy, które no gdzieś lata 90. później miały miejsce i to nasze kino rzeczywiście stało przede wszystkim komedią romantyczną, ono oczywiście też w dalszym ciągu, prawda, stoi komedią romantyczną. Oczywiście nic nie mam przeciwko komedii romantycznej, gdybyście byli moimi studentami i studentkami, to wiedzielibyście, że wszyscy musimy kochać Listy do M, bo to jest jeden z moich ulubionych filmów. Nie mam nic przeciwko dobrze przygotowanemu kinu gatunkowemu, ale to pokazuje pewną zasadniczą zmianę, która od paru ładnych lat ma miejsce w Polsce. Bo rzeczywiście w kontekście kina możemy mówić o takim... No właśnie, tutaj pojawia się taki problem definicyjny, bo jeżeli zajrzycie do różnego rodzaju opracowań, to ta grupa twórców i twórczyń rzeczywiście określana jest w bardzo różny sposób. Bo rzeczywiście, no możemy mówić o kinie polskiej młodej generacji, ale rzeczywiście, jeżeli zajrzelibyście do opracowań poświęconych temu najnowszemu kinu, na modłę tego, co na przykład dzieje się w tych kinematografiach europejskich, czyli tych kinematografiach, które święcą teraz absolutne triumfy, prawda? Czyli mówi się o nowej greckiej fali, prawda? Mówi się o nowej fali rumuńskiej i tak dalej, mówi się o zjawisku polskiej nowej fali, bądź, prawda, tutaj polecam wam zresztą ekrany poświęcone 2018 rad, poświęcone w całości w ogóle problematyce tego nowego kina młodego, prawda, nowej generacji. Jakby nie będziemy wchodzili w takie problemy definicyjne, ale rzeczywiście, jeżeli mielibyśmy scharakteryzować to, czym to kino polskie młodej generacji jest, w takim odniesieniu do tych fenomenów, o których powiedziałem przed momentem, czyli na przykład rumuńska nowa fala, grecka nowa fala, pytanie do was, czy poznajecie, czyje to są filmy? Ktoś z was wie? Tutaj padło, to są filmy Tej, czyli kogo? Szumowskiej. To są rzeczywiście filmy Szumowskiej. I Szumowska byłaby znakomitą reprezentantką tego, co moglibyśmy określić fenomenem, prawda, określanym mianem młodej fali, młodej generacji czy nowej fali. Co może charakteryzować takich twórców i twórczynie, których Szumowska jest symbolem? Jak myślicie? Aha. Pewna polemiczność, prawda, względem tematów, które poruszają, ale też być może postaw, prawda? Co jeszcze? Szczerość artystycznej wypowiedzi, coś jeszcze? Wiek, prawda? Czyli to są osoby 30, 40, 50-letnie. I chyba ta cecha najważniejsza, oprócz, prawda, tej cechy, którą powiedzieliście przed momentem, czyli że tak naprawdę w istocie twórczość tych osób, które zajmują się kinem, jeżeli popatrzymy na nią właśnie pod względem tematów, to jest podobny problem jak na przykład, nie wiem, Polska Szkoła Filmowa, że możemy sobie popatrzeć na film Andrzeja Wajdy, Andrzeja Munka i tak dalej, jako albo na filmy, które mają bardzo wiele wspólnego, bo są takimi filmami pokoleniowymi, związane z pewnym bardzo podobnym doświadczeniem generacyjnym, w tym przypadku doświadczeniem wojennym, albo możemy popatrzeć jako na filmy bardzo różnych postaw twórczych. I tak samo jest z tym polskim kinem młodej generacji. Rzeczywiście mamy do czynienia z młodymi osobami, które w pewnym sensie mają podobne doświadczenia związane, no nie wiem, z funkcjonowaniem w nowym ustroju i tak dalej, też w takiej świecie międzynarodowej wymiany. Bo rzeczywiście, słuchajcie, to jest jedna z najważniejszych cech, czyli to kino młode, to polskie kino młodej generacji rzeczywiście jest takim kinem, które jest kinem bez kompleksu. W tym sensie, że rzeczywiście są to te filmy, które stanowią też taki wizerunek tego, co nazywane jest współcześnie kinem polskim na Zachodzie. I z których to filmów rzeczywiście powinniśmy być absolutnie dumni. A które to filmy, tak jak już wam powiedziałem, no, w samym swoim założeniu polemizują, dyskutują, nawiązują, przewartościowują albo uzupełniają to, czego w tym kanonie, którego się uczymy na co dzień, być może nie ma albo gdzieś zostało ukryte, zaszyte, jest absolutnie nieobecne. I rzeczywiście, żeby pokazać wam, że ta tendencja
jest bardzo, bardzo widoczna. Powiem wam króciutko o dwóch filmach, do których też absolutnie zachęcam, żebyście sobie zajrzeli, gdzie ta sfera polemiczna rzeczywiście jest bardzo, bardzo wyraźnie widoczna. Ktoś z was oglądał kiedyś Body Ciało Szumowskiej? Zachęcam was absolutnie, a zwłaszcza te osoby, które na przykład oglądały kiedyś film Bez końca Krzysztofa Kieślowskiego, bo ta twórczość Małgorzaty Szumowskiej jest taką twórczością polemizującą, a ten film zwłaszcza z taką być może nawet kiczowatą metafizyką, która w filmach Kieślowskiego jest zawarta, ale nie chcę mówić o Body Ciało. Obiecałem, że porozmawiamy sobie zwłaszcza o dwóch filmach i o to poproszę teraz reżyserkę o to, żeby puściła trailer tego oto filmu. Obejrzyjmy go sobie, bo to jest według mnie absolutnie jeden z najbardziej interesujących filmów ostatnich lat. Dobra, czekamy. Przed oczami fajerwerków trwał jakieś 4 dni. Kolekcjonuję te momenty, ale... boję się, że utonę w teraźniejszości.
Zadam wam pytanie klasyczne, czyli jak myślicie, o czym ten film opowiada? Albo jak został zrobiony, co może być jego tematem? Macie jakiś pomysł? Beztroska to może jest za duże słowo, na pewno o młodości. Jest to rzeczywiście, szanowni moi, znakomity film, dlatego że, żeby zarysować paradoks tego filmu, powiem wam, że na festiwalu Sundance on zdobył nagrodę dla najlepszego filmu dokumentalnego. Na festiwalu w Gdyni on był nominowany jako film fabularny, bo jest to rzeczywiście film, który w ogóle łamie pewnego rodzaju granice rodzajowe, o ile możemy o nich mówić. Jest taką cudowną opowieścią o młodości w drodze. Ona nie jest beztroska. Ona jest taką młodością dwudziestoparolatków, która jest uwikłana w to, co dwudziestoparolatkowie i nie tylko dwudziestoparolatkowie mogą odczuwać, więc w tym filmie jest bardzo dużo smutku, samotności, lęku, ucieczki, niepokoju, niezgody wobec świata i tak dalej, i tak dalej. Cały film, tak jak zobaczyliście, jest taką wędrówką przez miejsca w Warszawie, nie tylko w Warszawie, mamy morze, takie snucie się przez miasto, Polskę, która staje się tłem rozterek egzystencjalnych i takich rozważań o jakiejś istocie, czy metafizyce, czy specyfice życia. I rzeczywiście, jak już widzieliście napis na tym trailerze, jest to film, który jeden do jednego jest zestawiany na przykład z filmem Do utraty tchu Jean-Luc'a Godarda. Nie wiem, czy kiedyś oglądaliście, czy nie. Znowu taką opowieścią o młodości. A przede wszystkim w takim kontekście polskim on jest zestawiany jest to taka polemiczna wariacja na temat Niewinnych czarodziejów Andrzeja Wajdy, czyli takiego filmu opowiadającego o latach, którego akcja zrealizowanego w latach 60., który opowiada o ówczesnej młodzieży, takiej młodzieży z też bardzo ciekawego pokolenia, być może trochę naznaczonego wojną, ale jednak, prawda, funkcjonującego w jakiejś zmieniającej się rzeczywistości. Film rzeczywiście bardzo, bardzo interesujący, pokazujący, że to kino polskie też jest pełne eksperymentów. Być może, prawda, to, co gdzieś w obrazie, w naszej głowie, prawda, pojawia się pod tą kategorią kino polskie, jest czymś nie do końca sprawiedliwym względem tego, jak wiele różnych form, jak wiele różnych tendencji w tym naszym kinie możemy wyróżnić. Bo w istocie, jeżeli miałbym wskazać jakieś tematy, z którym to kino polskie polemizuje albo które artykułuje na nowo, co świadczyłoby, prawda, o pewnej zmianie albo właśnie, prawda, o tym, co powiedziałem, czyli próbie rozsadzenia kanonu, który gdzieś konstruuje naszą głowę, to jednym z tych tematów jest historia, prawda, i w tym kontekście możemy mówić między innymi o zimnej wojnie, która jest, tak jak sami wiecie, bardzo specyficznym filmem, bo ona z jednej strony opowiada o polskiej historii, prawda, ale opowiada o polskiej historii przez pryzmat miłości, przez pryzmat gatunku, przez pryzmat takich schematów, prawda, które będą też zrozumiałe dla widza zagranicznego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli miałbym wskazać jakieś inne filmy, które powstają w ostatnich latach, to mamy Żeby nie było śladów, prawda? Tegoroczny, nie laureat, to było drugie miejsce w Festiwalu Gdyni, bo rzeczywiście PRL i próba takiej reinterpretacji czy opowiedzenia na nowo PRL-u jest ogromnym trendem. Gdybyście byli w tym roku na Festiwalu w Gdyni, zobaczylibyście, że PRL rzeczywiście jest jednym z bardziej obecnych teraz tematów. Mamy znakomitego Wilkołaka, który w konwencji horroru opowiada o dzieciach, które uwalniają się z obozu Gross-Rosen. Rosen to jest coś zupełnie niezwykłego, proszę sobie zobaczyć. Horror o obozie koncentracyjnym, prawda? Zupełnie inna artykulacja, zupełnie inna tematyka i to zupełnie inne podejście do pewnych tematów. Lub rzeczywiście, prawda, no mamy też mnóstwo takich filmów, które w taki bardzo polemiczny sposób podchodzą do polskiej historii, wyrywając z niej, prawda, te fragmenty, które gdzieś umknęły, uciekły, są nieobecne, które stają się też obecnie, prawda, powodem wielu, wielu podziałów. Mamy chociażby, prawda, Wesele 2, które być może nie jest najbardziej dobrym filmem, ale prawdopodobnie jak Ida porusza, prawda, w bardzo specyficzny sposób tę tematykę holokaustową. Mamy też ogromną grupę filmów, które polemizują i dyskutują
z tym, co być może dla takiej stereotypowej kultury polskiej jest najważniejsze. Jeżeli bym was zapytał, co dla takiej stereotypowej kultury, jakie wartości są najważniejsze dla takiej stereotypowo rozumianej kultury polskiej? Macie jakieś pomysły? Uczciwość, dobra. Troszkę szerzej. Wiara, patriotyzm, rodzina, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I zobaczcie, znowu mamy mnóstwo filmów, jak chociażby Cichą noc do Malewskiego, która w ogóle opowiada też o problematyce emigracji. Twarz, która no, jest taką polemiką w ogóle z pewnym wizerunkiem polskości. Czy zapewne przez was znane Boże Ciało, które w ogóle dla mnie jest absolutnym filmem wybitnym, opowiadającym o tym, czym jest religia. I zresztą w tym roku była pisana pod moim kierunkiem praca magisterska dotycząca polskiego filmu religijnego. I rzeczywiście mieliśmy taką długą ze studentką dyskusję, czy pomimo tego, że jest to film, w którym podważone są pewne wartości, prawda, czy fundamenty tego, co moglibyśmy określić religijnością, czy rzeczywiście Komasa na nowo nie artykułuje, prawda, jakiejś potrzeby duchowości, która gdzieś, nie chcę powiedzieć w każdym, ale w większości z nas drzemie. Zresztą jest to film pełen kontekstów, choćby na poziomie imienia głównego bohatera, które przybiera, czyli Tomasz, bliźniak. Wspaniała postać, szaleniec, jurodiwy. No tutaj moglibyśmy o tym mówić długo, ale tych wątków, które podejmuje kino polskie współcześnie, a których nie było do tej pory, albo były bardzo nieobecnie w kinie polskim, jest moc. Moglibyśmy mówić o kinie podejmującym tematykę queerową, czy problematykę LGBTQ+. I tych filmów rzeczywiście znowu robi się całkiem sporo, czyli mamy Płynące wieżowce Wasilewskiego, mamy Ninę Olgi Hajdas, czy mamy absolutnie znakomity serial, nie wiem, czy ktoś z was oglądał, to jest serial pokazujący też, że to kino polskie funkcjonuje w różnych kontekstach, Kontrolę. Ktoś z was oglądał Kontrolę na YouTubie? Aha, to jeszcze raz? Niecałą. Bardzo wam polecam. To jest współczesne kino polskie z taką ogromną recepcją też na świecie, opowiadające w bardzo empatyczny sposób o miłości dwóch dziewczyn, chociaż rzeczywiście pewne zarzuty moglibyśmy postawić, prawda, temu filmowi. No i oczywiście Marsz do kin, Wszystkie nasze strachy, w bardzo ciekawy sposób, znowu podejmujący te wątki, o których mówiliśmy, prawda, czyli wątki fundamentów, prawda, sztuki i tak dalej, i tak dalej, opowiadający o Danielu Rycharskim. No i mamy też na przykład mnóstwo filmów, które rezygnuje w ogóle z takiego martyrologicznego czy takiego bardzo ciężkiego spojrzenia na świat na rzecz mówienia o codzienności, a być może nie na temat codzienności jako pewnego tematu, choć rzeczywiście takie filmy też są, ale mamy mnóstwo filmów obserwujących codzienność. No Hiacynt tutaj wam wymieniłem, bo to jest też bardzo duży trend w polskim kinie. Powiedziałem, że ten PRL czasy przeszłe stają się jakby bardzo obecne i rzeczywiście jest to no, rzeczywiście film opowiadający o bardzo ważnym wydarzeniu historycznym, ale sięgającym po ten PRL-owski sztafasz, codzienny sztafasz. Ale mamy absolutnie znakomite filmy jak Ostatni Komers, opowiadający o młodzieży gimnazjalnej, przygotowującej się do takiej imprezy kończącej ich edukację w takim sennym, dziwnym miejscu. I ci młodzi ludzie rzeczywiście mierzą się z takimi bardzo ważnymi, ale też bardzo codziennymi sprawami. Mamy Sweat opowiadający w bardzo ciekawy sposób o problematyce influencerów, influencerek, ale absolutnie nie krytykując tego zjawiska, tylko pokazując właśnie z iloma sferami te osoby też się mierzą. Absolutny hit, jeżeli będziecie mogli obejrzeć Innych ludzi Terpińskiej, którzy premierę będą mieli w marcu. Jest to film, który być może wam się spodoba, bo w całości został wyrapowany. Jest adaptacją powieści Doroty Masłowskiej, no, który właśnie jest, prawda, taką opowieścią z jednej strony o blokowiskach, a z drugiej strony o polskiej klasie średniej. Czy absolutnie wybitne arcydzieło Pawła Łozińskiego, film balkonowy, który postawił kamerę, film dokumentalny, postawił kamerę na swoim balkonie i pozwolił mówić zwykłym ludziom o ich zwykłej codzienności. Nie ma tam
martyrologii, nie ma tam ogromnych tematów, ale jest tyle prawdy o świecie i tyle takiej czułego spojrzenia na zwykłego bohatera. Choć jeżeli miałbym powiedzieć wam, jaki jest najsilniejszy, czy wskazać wam, jaki jest najsilniejszy trend polskiego kina, to rzeczywiście kobiety reżyserki, które są absolutnie wybitne, absolutnie znakomite, znane na świecie, odważne, brawurowe, podejmujące czy opowiadające o bardzo, bardzo trudnych tematach. No po pierwsze wspomniana Jagoda Szelc, do której was serdecznie zachęcam, film no, mówiący o jakichś siostrzanych relacjach, ale też no, nazywany polskim horrorem. Mamy Dzikie róże Anny Jadowskiej, podejmujący w bardzo odważny sposób problematykę ciąży, konsekwencji z tym związanych i rzeczywiście też wpisujący się w nurt czegoś, co moglibyśmy określić mianem ekofeminizmu. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawy film. No i oczywiście twórczość mojej ulubienicy Agnieszki Smoczyńskiej, która została całkowicie zniszczona. Bo to jest, szanowni państwo, plakat, który reklamował ten film w Polsce. Czy ktoś, kogoś zachęcił ten plakat? No, prawda? Wydaje wam się, że o czym ten film może opowiadać? On opowiada o czymś kiczowatym. Tutaj jest akurat 100% prawdy, ale kto z was pomyślał, że to jest jakiś, nie wiem, taki film, nie wiem, o disco polo albo o czymś takim, o jakimś klubie go-go. Pewnie takie osoby są. To pokażę wam plakaty zagraniczne tego filmu, bo to jest film, który zdobył mnóstwo nagród na świecie. Jak myślicie, o czym opowiada? O krwiożerczych syrenach, które są członkiniami grupy dancingowej, występują na dancingach i zabijają mężczyzn. Wszystko wzorowane i oparte na mitach i na legendzie baśni o małej syrence. I słuchajcie, zobaczmy sobie fragmencik. Ja wiem, że już powinniśmy kończyć, ale obiecałem, że te dwa filmy sobie obejrzymy. Pierwszy fragment Córek Dancingu sobie obejrzyjmy i za moment sobie podsumujemy. Także proszę o zamrożenie i puszczenie pierwszego fragmentu Córek Dancingu. Będę robił u nas chórki i striptizy. To jest zaliczka i proszę ją brać po ludzku.
i blaski i oklaski, gołębie alarmy, klaksony i schody ruchome. Gorące ulice, kwiatów dolice. Miasto wyjaśni, czego nam jest brak. Wyjaśni, czego nam jest brak. Tu się rozpuścimy. Paznokcie od wielu brudnych spraw, ich zachwyt patrzeć na to żal. Więc mamy, jak widzicie, cukierkową rzeczywistość lat 80., wszystko okraszone muzyką ballad i romansów, zresztą oparte, film jest oparty na niejako ich biografii, bo ich matka tego zespołu była piosenkarką dancingową. Mamy cukierkową rzeczywistość, mamy musical dziejący się w Sezamie i Pałacu Kultury, ale za moment będą wyrastające ogony, za moment będą wyrastające zęby, za moment będą wyrywane serca. Absolutne szaleństwo, mieszanie gatunków, mieszanie konwencji, łącznie z tym, że na festiwalu Sundance ten film dostał nagrodę za wizjonerstwo. I obecnie można go kupić w wydaniu kolekcji Criterion, czyli takiej kolekcji, która wydaje najbardziej kultowe, najbardziej zasłużone filmy na świecie. Film, który wam absolutnie, absolutnie polecam, bo rzeczywiście, jak ja go obejrzałem po raz pierwszy, to nie wiedziałem, co się dzieje. W tym sensie, że rzeczywiście ja jako osoba zajmująca się kinem polskim zobaczyłem to szaleństwo, tę brawurę. Zastanawiałem się, kto dał na to pieniądze, bo rzeczywiście no, takie filmy nie są finansowane, prawda, przez polskie fundusze. Ale powiem wam, że ta pierwsza recepcja, czyli pierwszy odbiór tego filmu był dramatyczny, bo sobie wyobraźcie taką sytuację, że za moment tam zaczną wyrastać ogony, będzie też trochę erotycznie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A osoby przyszły zachęcone tym pierwszym plakatem, żeby zobaczyć film taki wspomnieniowy o latach 80., więc powiem wam, ja byłem na tym filmie w drugi dzień świąt 2015 roku w kinie. I tyle osób wychodzących z kina w życiu nie widziałem, dlatego że no, nie byli przygotowani na to, co zobaczyli, czyli na taki pełną gębą arthouse'owy film z dobrymi efektami specjalnymi, którego my w ogóle nie powinniśmy się wstydzić i nie wstydzimy, bo rzeczywiście jest to jeden z tych naszych filmów, które zdobyły mnóstwo nagród. Podsumowanie no wreszcie. Czym jest kino polskiej młodej generacji? Jak sami widzicie, jest to pewne zjawisko bardzo różnorodne. Z jednej strony, z drugiej strony jednorodne, biorąc pod uwagę, prawda, zasięg tych filmów, biorąc pod uwagę, kto te filmy tworzył, biorąc pod uwagę brawurowe, odważne postawy i tak dalej, ale przede wszystkim, do czego chciałbym was serdecznie zachęcić, jest to kino, które podejmuje moc tematów, prawda, ogromną liczbę tematów, ale tematów takich, które wymagają przepracowania, uzupełnienia, przemyślenia, sprowokowania i tak dalej, bo rzeczywiście polscy twórcy i polscy twórczynie, ci, którzy i które robią karierę na całym świecie, jączą, prawda, podejmują tematy, które mogą być niewygodne, tworzą, kreują i rzeczywiście wydaje mi się, że mamy do czynienia z takim momentem kina polskiego, który no, jest absolutnie, absolutnie znakomity. Bardzo dziękuję wam za to spotkanie. Na koniec trzy nagrody żenujące. Po pierwsze mem, który daje zawsze zachowanie na lekcji. Uczeń z premedytacją obudził kolegę Borka, drzemiącego sobie spokojnie na lekcji. Mam nadzieję, że ja was z premedytacją nie obudziłem co głośniejszymi moimi wypowiedziami. Drugi mój mem w nagrodę, to jest mój mem, który daję zawsze. Did you learn anything today? No, dzień jak co dzień. I trzeci mem, moi drodzy, powiedzcie mi na koniec, którym ciastem jesz, jesteście po tym wykładzie. Który numer? 3, 4. Jak? 3, 4? Ja jestem zawsze 7. Dziękuję wam bardzo, mam nadzieję, do zobaczenia. Dzięki wielkie.
Witamy Was bardzo serdecznie już po godzinnej prelekcji. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Zdradzimy Wam, że za chwilę będzie też wywiad z panem doktorem. Ale zanim wywiad z panem doktorem, to u nas na kanapie w studio pan profesor Szczodry. Witamy bardzo serdecznie. Dobry wieczór. No i panie profesorze, pierwsze pytanie. Pan przez 4 dni, z tego co wiem, tutaj siedział, aktywnie obserwował, brał udział. Jak wrażenia? Wrażenia bardzo pozytywne, ale przede wszystkim jestem bardzo zmęczony, bo rzeczywiście opuszczałem szkołę o 23:00, czasem się udało o 22:00. Natomiast bardzo dla mnie takim osobistym, taką przyjemnością to było patrzenie na młodych ludzi, którzy właśnie pracują. Każdy wywiązywał się z swojego zadania jak tylko mógł najlepiej. I to było bardzo takie budujące, patrzeć jak młodzi ludzie pracują. Bardzo też taką rzeczą ciekawą i taką rzeczą, którą chciałbym, żeby uczniowie pamiętali, to, że dali z siebie wszystko i chciałbym, żeby wiedzieli, że my jako nauczyciele jesteśmy z nich bardzo zadowoleni i na pewno przekażemy to im rodzicom, ale też chcę, żeby to oni wiedzieli, że to oni zbudowali ten festiwal od początku do końca, bo my tylko gdzieś tam przyglądamy się, ewentualnie troszkę wspieramy, i że to jest wasz festiwal i bardzo wam gratulujemy. No dziękujemy bardzo też. A propos tego wspierania, to czy był moment, w którym musiał pan zakasać rękawy i wziąć się do roboty? Czy w tym roku udało się wszystko uczniom zadziałać? W tym roku wydaje mi się, że wszystko poszło bardzo sprawnie. Nawet nie musiałem zdjęć robić, co mi się czasem zdarzało. Jeszcze nie miałem mopa w rękach, ale mam nadzieję, że dzisiaj po festiwalu lub jutro, kiedy będziemy sprzątać salę, tutaj będę aktywnie wspierał naszych uczniów, bo wiem, że są zmęczeni bardzo. To myślę, że w imieniu sekcji, nie wiem, czy to wszyscy sprzątają, czy to jakieś sekcje porządkowe. Sekcja porządkowa, razu, jest wsparcie. Jest wsparcie, od razu podziękujemy. No i panie profesorze, pytanie. Jak pan ocenia, no najpierw te 12 minut a propos sztuk? Czy jest pan, uważa pan, że zasłużony zwycięzca, niezasłużony? Ja myślę, że tak. Dziewczyna, która wystąpiła w monodramie, dała z siebie wszystko. Była to historia dość osobista, bardzo odważna. Bardzo się cieszę, że pojawiła się taka sztuka, dlatego że jak patrzę czasem na uczniów, na młodych ludzi, to są osoby, które troszeczkę się zamykają, a ta sztuka pokazała, że warto się czasem otworzyć, gdzieś przepracować, może nawet publicznie, swój problem, więc jestem bardzo zadowolony. Widziałem, że bardzo dużo osób podeszło do tej młodej dziewczyny, więc myślę, że ta sztuka no, była taką sztuką terapeutyczną i takie stwierdzenie, że sztuka działa, na pewno działa, co potwierdziła też ta dziewczyna w tej dyskusji, że no, praca nad tą sztuką była takim trochę oczyszczeniem. Ja mam też takie pytanie, bo wszyscy wiemy, że Hoffmanowa zostaje w naszych sercach na długo. Wie pan może, ile absolwentów przychodzi na festiwale nas odwiedzać? Widziałem absolwentów dość dużo. W tym roku, no, że żyjemy w czasach pandemii, nie było aż tak wielu. Trudno mi powiedzieć tak w liczbach, ilu było absolwentów. Ale widoczni na korytarzach. Byli widoczni, no też wspierali i wspierają absolwenci. No u nas też są, że tak powiem, tak, w naszej realizacji biorą udział. Tak, czy tutaj sekcję techniczną. Okej, okay, no to skoro już o 12 było, to o 9. Pana jakiś faworyt, na pewno coś tam pana szczególnie przykuło pana uwagę, komuś pan kibicuje? Zastanawiałem się nad filmem, który najbardziej mi się podobał. Ja co prawda nie miałem możliwości obejrzenia w takim skupieniu w uwadze wszystkich filmów. Natomiast kibicuję filmom, które powstały na terenie naszej szkoły przez naszych absolwentów. Tak, tutaj taki lokalny, szkolny patriotyzm. Okej, okay. No cóż, jeszcze coś chciałby pan dodać od siebie? Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że jeszcze spotkamy się przy kolejnych festiwalach. Pozdrawiam wszystkich. My również pozdrawiamy. A teraz połączymy się z Kasią, która zaraz przeprowadzi wywiad z kimś z korytarza. Zapraszamy.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem tutaj z Polą. Polu, powiedz mi, czy masz jakieś typy, jeśli chodzi o filmy, jakie wczoraj były wyświetlane? A mi się wczoraj najbardziej podobał film Dziura i Winda. Tak, to było moje ulubione, mi się wydaje. Jasne, a powiesz nam dlaczego? Masz jakieś skojarzenia z nimi może? Znaczy nie, po prostu były takie, nie wiem, ciekawe, też inne, ciekawie przedstawione po prostu były. I też estetycznie wykonane, bardzo tak starannie, widać, że się autorzy przyłożyli naprawdę do ich wykonania. Zdecydowanie też tak myślę, a powiedz, czy byłaś może na wykładzie? A, tak, byłam. I co o nim sądzisz? O, bardzo ciekawy był, też jakby, nie wiem, nie dużyło się, fajny. Nasz doktor wspominał o wielu polskich filmach. Czy któryś z nich jakoś jest szczególnie twoim ulubionym? Szczerze mówiąc, żadnego nie kojarzyłam, bo nie oglądam z dużo też filmów. Rozumiem, na szczęście jesteśmy na festiwalu filmowym, więc wszystko uda nam się nadrobić. Powiedz mi jeszcze, jak bawisz się na naszym festiwalu? Bardzo dobrze, przyjemna atmosfera i bardzo fajny festiwal. Dziękuję bardzo za wywiad. My zapraszamy was do głosowania i dziękujemy bardzo serdecznie. Oddaję głos do studia. Witamy państwa ponownie, a teraz będziemy mieli przyjemność rozmawiać z panem Karolem Jachymekiem. Dzień dobry, witamy pana w naszym studiu. I może takie pytanie na początku. Jak się zaczęła w ogóle pana przygoda z kinem? O losie. To jest trudne, trudne pytanie, dlatego że ja nie wiem, czy ja mogę powiedzieć tę historię tak naprawdę, bo ona nie jest pedagogiczna, w tym sensie, że moja historia z kinem zaczęła się od eliminacji. Czyli rzeczywiście mój wybór filmoznawstwa jako kierunku studiów, i oczywiście lubiłem chodzić do kina i lubiłem oglądać filmy, ale mój wybór filmoznawstwa jako kierunku studiów nie był kierunkiem, wyborem pierwszym. Początkowo studiowałem polonistykę, nawet studiowałem ją dwukrotnie. Dwa razy ją rzucałem, zmęczony polskim romantyzmem, a być może nie polskim romantyzmem jako takim, ale pewną refleksją, która temu romantyzmowi w uczelni, nie będę wymieniał jej imienia, jej nazwy, towarzyszyła. I rzeczywiście filmoznawstwo w Krakowie, bo skończyłem Instytut Sztuk Audiowizualnych w Krakowie, było dla mnie takim wyborem związanym z moim zainteresowaniem, prawda? Czyli no wiedziałem, że nie chcę zajmować się kulturą, prawda? Być może ta kultura w takim rozumieniu napuszonej, napompowanej, dogmatycznej w pewnym sensie, no nie była tym, co mnie interesuje. Tego na przykład wówczas na Filologii Polskiej się uczyliśmy. I uznałem, że zajmę się kulturą audiowizualną, bo lubię oglądać filmy, co oczywiście być może było złym podejściem, dlatego że ja do dziś pamiętam taki moment, to były jedne z pierwszych zajęć, jedne z pierwszych projekcji. To było zadanie, jak się okazało, robione co roku przez profesora Krzysztofa Loskę, które polegało na tym, że na samym początku edukacji tym, no już byłem troszkę starszą osobą, ale młodym osobom puszczał Nietolerancję Griffitha, długą, starą i rzeczywiście bardzo, bardzo wymagającą, co powodowało, że wiele osób z miejsca rezygnowało ze studiowania filmoznawstwa. Ja całe szczęście zostałem. I to jest paradoks, dlatego że jeżeli ktoś, kiedy byłem w waszym wieku i też troszkę starszy, zapytałby mnie, czy lubię kino polskie, powiedziałbym, że absolutnie kino polskie nie jest tym, co mnie interesuje, ale w miarę studiów i kiedy poznałem rzeczywiście znakomite osoby, znakomitych ekspertów i ekspertki zajmujące się kinem polskim, które pokazały mi też taką znacznie szerszą perspektywę patrzenia na film, czyli nie patrzenia na film tylko i wyłącznie jako na jakieś dzieło artystyczne, ale też na pewnego rodzaju komunikat, świadectwo, polemikę, o tym dzisiaj mówiłem na tym spotkaniu, na wykładzie. I rzeczywiście to kino polskie, które nawet w wielu miejscach jest nieudolne, niefajne, niedobre, stało się dla mnie wręcz takim absolutnie ciekawym obszarem badań, bo zdałem sobie sprawę z tego, że no okej, prawda, taka refleksja, pogłębiona refleksja krytyczna na temat wybitności 365 dni może nie jest czymś, no to oczywiście studiowałem znacznie wcześniej, czymś, co da się zrobić, chociaż pewnie da się zrobić, ale być może zastanowienie się na temat stereotypów, problemów, dyskusji, recepcji i potraktowanie tego filmu jako bardzo ważnego głosu,
Zależy jak na ten głos oczywiście spojrzymy, to było rzeczywiście coś, co w mojej głowie się upojawiło i rzeczywiście od tego momentu, od momentu studiów, ta jedna z moich ścieżek, bo drugą jest popkultura i taka kultura internetu, ale rzeczywiście od lat zajmuję się kinem polskim, zajmuję się nią konsekwentnie. Co ciekawe, zajmując się takimi sferami, które są być może gdzieś marginalizowane. Moja praca magisterska dotyczyła kina socrealistycznego, analizowanego w perspektywie ciała i seksualności. Moja praca doktorska dotyczyła kina rozrywkowego lat 60., a teraz zajmuję się przełomem lat 80. i 90., oglądając sobie te wszystkie absolutnie kiczowate, dziwne filmy, gdzie mamy mnóstwo Coca-Coli zachodu i też na gości, bo tą tematyką zajmuję się przede wszystkim. No i tak jak już jesteśmy przy tych latach, no co prawda bardziej 90., to te polskie, no nazwę to już klasyki, tak, Killer, jakiś Dzień Świra. Jak pan do tego podchodzi? Tak, bo te filmy, one nie są wybitne, one są proste, ale chyba spodobały się narodowi, ale na przykład Dzień Świra jest bardzo głęboki, tak? Czy w ogóle myślę, że Koterski jest takim, ja bym tutaj chyba nie zgodził się z tym, że to nie są filmy wybitne. Być może Killer tak. Killer jest dość prosty. Chociaż rzeczywiście, prawda, no tutaj pojawia się ten bardzo zasadniczy problem, w jaki sposób patrzymy na kino, prawda? Czy patrzymy rzeczywiście... Na przykład to jest to coś, czego uczę moich studentów, kiedy mamy zajęcia dotyczące analizy, interpretacji i krytyki. I perfidnie i z pełną premedytacją daję studentom i studentkom do analizy recenzję filmu Planeta Singli, które oceniały Planety Singli bardzo, bardzo wysoko, co rzeczywiście bardzo często wzbudza pewną niezgodę, dlatego że no jak taką głupią komedię romantyczną można ocenić wysoko, prawda? A to pokazuje taką świadomość tego, w ogóle sytuacji krytyka, prawda? Czyli musimy się pozbyć być może własnych osądów i popatrzeć na ten gatunek czy ten film jako na realizację czegoś, prawda? W tym wypadku formatu komedii romantycznej, prawda? W tym kontekście Planeta Singli rzeczywiście no całkowicie się broni. Tak samo i z Killerem. Myślę, że Killer też jest bardzo dobrą komedią, ale myślę, że to, co ważniejsze i co nawiązuje do tego, co powiedziałem przed momentem, to, że jeżeli popatrzymy na te filmy, to one z jednej strony są narracjami, prawda? Są pewnymi tworami audiowizualnymi, które możemy ocenić, prawda? W takim kontekście tego, czy one są dobre, czy nie, jakie środki są w nich wykorzystywane, czy nie. Ale to, co w nich znacznie ważniejsze, to, że z jednej strony zarówno Killer, jak i Dzień Świra są filmami absolutnie komentującymi rzeczywistość, której powstały, rzeczywistość zewnętrzną, komentującymi polskość, polskie przywary, prawda, lata i tak dalej, i tak dalej. Proszę też pamiętać, że Killer był parodią no, mnóstwa tych filmów, które powstawały w latach 90. Takiego nurtu, który określany jest mianem kina bandyckiego. Najbardziej kanonicznym filmem są Psy, które zresztą z dzisiejszej perspektywy one są nieznośne pod względem genderowym. Oj bardzo. To jest dramat genderowy i rzeczywiście w tym kontekście tak się mówi o tym filmie, że no taka toksyczna męskość do kwadratu tam się pojawia, chociaż no któż z nas nie uległ wspaniałości, prawda, Maurera, który... Dokładnie. Jak można nie docenić tego wyjścia? Ta muzyka, prawda, ten sentymentalizm, wszystko tak, tam jest. Absolutnie kibicujemy, ale one są takim mentalnym świadectwem przełomu. Ale powiedziałem, że Koterskiego być może stawiałbym w innej lidze niż Pasikowskiego, chociaż Pasikowski to oczywiście bardzo dobry reżyser, czego może w ostatnich latach nie widać jakoś tak bardzo. No Machulski jest sprawnym... Machulski to legenda sprawnym kina, twórcą tak, kina gatunkowego, ale Koterski dla mnie jest niezwykłym twórcą pod względem w ogóle być może troszkę wcześniejszym, czyli tworzonych scenariuszy, pewnego uniwersum, które on tworzy w swoich filmach, prawda, pewnej problematyki, którą porusza. No i rzeczywiście Koterski jest absolutnie wybitny pod względem językowym. Nie wiem, czy państwo wiedzą, nie wiem, czy wiecie, chociaż mogę teraz jakiegoś fake newsa, bo tak teraz zastanawiam się, gdzie ja to przeczytałem, albo kto mi to powiedział. Koterski, jak napisze scenariusz, to napisze scenariusz. I tam nie ma, oczywiście są momenty, kiedy można improwizować, ale te wszystkie powtórzenia, lapsusy językowe, przejęzyczenia, pomyłki, taki niezwykły słuch na
codzienność, prawda, naszą, podobnie zresztą jak Dorota Masłowska, no, to jest jeden z tych twórców, który rzeczywiście być może niesprawiedliwie jest umieszczany po stronie twórcy polskich komedii, bo rzeczywiście myślę, że te jego komedie są po pierwsze dużo bardziej tragiczne niż nam się wydaje, a po drugie rzeczywiście one są jakimś takim absolutnie ciekawą opowieścią na temat rzeczywistości, w której nam wszystkim przyszło żyć i z którą przyszło się mierzyć. I tak swoją drogą zastanawiam się, jak Koterski skomentuje na przykład tę rzeczywistość, prawda, w której funkcjonujemy teraz, bo myślę, że rzeczywiście powstanie z tego dużo bardziej prowokujący film niż, nie wiem, kino Smarzowskiego. Dokładnie, więc wycofam się z mojego stwierdzenia. Mało wybitne, mało ambitne co najwyżej. Niektóre, chociaż Dzień Świra, jak mówię, dość, jeżeli wgłębimy się w narrację, jest głęboki. Cofnijmy się 40 lat. Dwa chyba najbardziej rozpoznawalne polskie seriale PRL-u, jedne z dwóch najbardziej rozpoznawalnych, Cztery pancernie i Pies i Hans Kloss. To jest moje pytanie. Jak, czy da się w ogóle w dzisiejszych czasach na to patrzeć? Bo jak się na to patrzę, to tam ociekają ci towarzysze, którzy są tacy pozytywni, ocieka to wszystko takim, no, pozytywnym, socjalistycznym przesłaniem. Ja nie powinienem tego mówić, ale powiem. Nigdy w całości nie obejrzałem Czterech pancernych i Stawki. Ojej. Dlatego, że chyba też nie trafiłem w epokę, w tym sensie, że ja urodzony w 83 roku, 89 rok, ja mam 6 lat, więc moją głowę infekują troszkę inne filmy. Oczywiście, no, tego typu seriale i filmy rzeczywiście stanowią punkt odniesienia istotny, prawda, one są nieustająco powtarzane. Na swoją obronę powiem też, może nie powinienem tego mówić, że nie przeczytałem też na przykład Potopu i w gruncie rzeczy trochę jestem z tego, nie chcę powiedzieć dumny, ale być może z mojego wykładu dzisiejszego trochę to przebijało, że ja lubię trochę się dystansować do ale tego. Ale film pan obejrzał. Tak. Dystansować się do tego, co gdzieś w naszym kanonie jest. Ale ta problematyka tych seriali jest, one być może są zupełnie niezwykłe, choć tak jak powiedziałem, ja zajmuję się obyczajowością w kinie. I na przykład Cztery pancerni są pod tym względem bardzo rozkosznym serialem, dlatego że proszę zobaczyć, jak wyglądają żołnierki na przykład w tym filmie, jak one są prezentowane, co mają na nogach. Rzeczywiście ja się zajmuję taką problematyką genderową w kinie i pokazuję, jak właśnie, prawda, no, patriarchat, seksizm i tak dalej konstruują gdzieś nasze wyobrażenia. Ale to, co w tych serialach jest najbardziej istotnego, jeżeli Państwa, Was interesuje ta tematyka, to proszę zajrzeć do takiej książki absolutnie znakomitego i absolutnie wybitnego profesora Piotra Zwierzchowskiego, zresztą mojego promotora doktoratu, który napisał też książkę o latach 60. Ja napisałem książkę o latach 60. dotyczących codzienności. On napisał o kinie wojennym i ta książka nosi tytuł Kino nowej pamięci. I on tego typu seriale, ale też filmy wojenne, które powstawały w latach 60., pokazuje, no właśnie jako, no to jest z jednej strony, prawda, przykład dosyć sprawnie zrealizowanego kina gatunkowego, które być może się już zestarzało, prawda, i nie jest odpowiednie dla widza i widzki, która w głowie mają, prawda, być może jakąś inną stylistykę czy inne sposoby opowiadania, ale to są takie filmy, które są znakomitym przykładem tego, co powiedziałem przed momentem. Czyli te filmy można oglądać wprost, czyli skupiać się na historii, ale można na nie patrzeć jako na pewnego rodzaju argumenty retoryczne, które miały funkcjonować w tej rzeczywistości, w której powstały. One z tej perspektywy rzeczywiście stają się takim obrazem legitymizującym przyjaźń polsko-radziecką i tak dalej. One, co bardzo ważne, były w ogóle zerwaniem, bo jeżeli popatrzylibyśmy na kino polskie lat 60., to ono miało swoje bardzo wyraźne założenia, bardzo wyraźne tezy. Powstał dokument, który po raz pierwszy został opublikowany w latach 90., ale on funkcjonował, prawda, od lat 60., on nigdy nie był wydany drukiem. On dotyczył tego, jakie tematy ma podejmować kino polskie lat 60. Rzeczywiście jednym z tych tematów było zerwanie z takim fatalistycznym obrazem wojny, jaki był wytworzony w filmach Polskiej Szkoły Filmowej. Bo oczywiście, no, jeżeli, prawda, spojrzymy sobie na film Andrzeja Wajdy czy Andrzeja Munka, to one są wojenne, ale one nie są, broń Boże, wojenne, bo one opowiadają o czasach współczesnych, prawda, czyli o tej Polsce w komunizmie. Zresztą scena z kanału fascynująca, prawda, kiedy Stokrotka patrzy na lewy brzeg, no jakby, a ten lewy brzeg, wiadomo, jakie wojsko, prawda, tam stało. Wiadomo, kto stał. Tak.
I rzeczywiście ten dokument kazał zerwać z tym fatalistycznym wizerunkiem wojny po to, żeby stworzyć taki wizerunek Polaków zwycięzców. I zresztą fun fact tak zwany, jednym z pierwszych filmów, który realizował tę praktykę, byli Krzyżacy. Wielkie widowisko, superprodukcja na ówczesne lata, 60. rok. No bo jeżeli ja bym zapytał, kim byli Krzyżacy, no to Krzyżacy byli Niemcami, prawda, którym daliśmy łomot, upraszczając, prawda, ale o to chodziło, prawda, czyli trzeba było stworzyć na poziomie jakiejś pamięci, jakiegoś kanonu, takie punkty odniesienia, które rzeczywiście będą jakoś oddziaływać, będą rezonować i będą tworzyły, prawda, te fundamenty wspólnoty wyobrażonej. Dlatego rzeczywiście takie krytyczne podejście też do różnego rodzaju narracji, które nas też teraz otaczają, wydaje mi się szczególnie cenne i świadomość tego mechanizmu, w którym funkcjonujemy. Czyli że te produkcje, filmy, które wydają nam się niewinne, one wcale niewinne nie są, bo reprodukują czy pokazują pewną ideologię dominującą. W tym kontekście na przykład świetnie ogląda się M jak miłość. Bardzo wam polecam oglądanie M jak miłość w kontekście na przykład sytuacji rodzinnych, roli kobiety w tych serialach i tak dalej, i tak dalej. Choć być może bardziej przerażające jest to, że to jest rola tak utworzona w naszej kulturze, że bardzo często ona jest dla nas przeźroczysta. My nie zauważamy, jakie stereotypy tam są wykorzystywane. Ale proszę zobaczyć, nawet oglądanie takich prostych produkcji pod tym kątem daje dużą taką satysfakcję poznawczą. A jaką radę dałby pan osobom, młodzieży, która chciałaby wiązać swoją przyszłość z filmem? Nie słuchać. nie słuchać rada. Pewnych dominujących narracji. Nie mieć świętości. Mhm. Nie dać się wtłoczyć w takie, zresztą jak sami słyszycie, być może nie są to rady dotyczące tylko i wyłącznie filmu, prawda, ale w ogóle takiego podejścia życiowe, do kultury, tak. Prawda. Mieć własne zdanie, być przemądrzałym, przemądrzałą, wierzyć we własną wartość i przede wszystkim nie dać sobie wmówić, że być może nie jest to droga. Mówię tutaj o filmie w związku z tym, że ja nie jestem aktywnym twórcą filmowym. Jestem osobą, która zajmuje się filmami w sposób wierny. Nie. To nie, kiedyś zapisałem się, to nie były studia, to była szkoła policjalna z reżyserii, bo jednym z moich pomysłów na życie, ale jak już mówiłem tutaj, tych pomysłów na życie miałem sporo, było ukończenie kursu reżyserii, ale to też nie było to. Rzeczywiście to, czym zajmuję się teraz, jest czymś, co daje mi ogromną satysfakcję, ale nie dać sobie wmówić, że humanistyka szeroko pojęta jest tą drogą, którą w naszym życiu nie powinniśmy się zajmować, bo na przykład nie jest ona, nie wiem, drogą zarobkową. Nie jest to prawda. W tym sensie rzeczywiście, ja wiem, że mówię troszeczkę tak, jak taki, nie wiem, jak to określić, liberalny albo neoliberalny, zafascynowany wolnym rynkiem, prawda, dacie wszyscy radę, jeżeli się postaracie, to dacie radę. Tak nie jest oczywiście, zdaję sobie z tego sprawę, ale rzeczywiście myślę, że taka wiara we własne możliwości, nawet granicząca, niekiedy z pychą jest czymś, do czego zawsze serdecznie namawiam. Okej, no to w takim razie jeszcze na koniec. Ulubiony film polski i zagraniczny. Ulubiony film polski, to jest problem. Znaczy ulubiony film polski nie jest problem. Zastanawiam się, czy pytać Córki Dancingu, to jest 100%. Córki Dancingu. Mam dwa ulubione filmy polskie. Są to Córki Dancingu i Dziewczyny do wzięcia. Lata ostatnie i lata 70. Bardzo polecam obydwa. Córki Dancingu zwłaszcza, gdyż dla mnie są taką brawurowym przykładem tego, co powiedziałem, czyli jak być twórczynią, która ma wszystko gdzieś i postanawia, zresztą za państwowe, bo film był finansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, nakręcić film, który albo kochamy, albo nienawidzimy, ale za każdym razem każdy z nas łapie się za głowę. A ulubiony film zagraniczny, tutaj pojawia się problem, dlatego że rzeczywiście trudno było mi taki film wskazać. Gdzieś z czeluści mojego serca wywoływana jest Kika Almodovara, czyli już tutaj mogą Państwo się zorientować, że kitsch, camp, tego typu tematy są bardzo, 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 bardzo mi bliskie, ale rzeczywiście to pierwsze miejsce w moim sercu od już bardzo wielu lat ma Kino Polskie, które, i być może to będzie moja odpowiedź na moje pytanie, jest absolutnie kinem światowym. Dlatego jeżeli miałbym wskazać mój ulubiony kin światowy, będą to Córki Dancingu. Okej, dziękujemy panu bardzo. Dziękujemy. Wam również, widzowie. Bardzo dziękuję. I zapraszamy do Kasi, która ma już ciekawego gościa.
Witam wszystkich bardzo serdecznie i ponownie. Mamy tutaj tłumy ludzi i udało nam się wyrwać trzy dziewczyny, Olę, Ewę i Julkę. Powiedzcie mi, co tutaj robicie? Przyszliśmy obejrzeć drugi dzień festiwalu filmowego. Tak. Ja pracuję dzisiaj tak naprawdę, jestem z sekcji fotograficznej i robię zdjęcia tak naprawdę, więc... No ja też właśnie oglądałam wykład, ale też mam właśnie pracę, bo jestem w sekcji PR. Właśnie, PR, foto, dekoracyjna, to musi być naprawdę ciężki dla was tydzień. Powiedzcie coś o tym, jak wyglądały przygotowania do tego festiwalu? No było dużo pracy, dużo zwalniania się z lekcji, ale nie powiem, że było jakoś bardzo ciężko, bo wszystko rekompensowała bardzo miła atmosfera i możliwość poznania wielu osób, więc dla mnie to był bardzo miły czas. Ale fajnie, że już się kończy trochę, żeby wrócić do normalności. Tak. Ja wczoraj mówiąc nie musiałam się jakoś bardzo dużo przygotowywać, bo całą resztę robiła sekcja dekoracyjna i porządkowa. Ja tak naprawdę przyszłam i tylko robię zdjęcia. I w sumie tyle, ale festiwal bardzo pomógł mi się wielu rzeczy nauczyć, jeżeli chodzi o fotografię, więc tak, jestem bardzo zadowolona. No to tak, to było dość dużo pracy. Za tym wszystkim, jak to wszystko wygląda, jak to wyszło, to naprawdę stoi praca bardzo wielu ludzi współpracujących, ponieważ to jest cały bardzo taki bardzo potrzeba dużo zaangażowania i bardzo aktywny tydzień, ponieważ i dwa dni festiwalu teatralnego i filmowego, więc dużo dość było pracy, ale było warto na pewno. Zdecydowanie było warto. Byłyście wczoraj na festiwalu, powiedzcie, jakie są wasze typy, jeśli chodzi o zwycięzców? Mi bardzo podobał się film Dziura, był bardzo kreatywny i wywarł na mnie ogromne wrażenie, więc to jest mój faworyt, mam nadzieję, że wygra. Mnie najbardziej urzekł projekt Winda, ponieważ też bardzo urzekł mnie swoją kreatywnością i mam nadzieję, że wygra. A moim faworytem chyba było City Night właśnie i jemu kibicuję. Dziękuję wam bardzo za wywiad. Ostatnie pytanko może, czy chcecie kogoś pozdrowić? Pozdrawiamy drugą F, klasę całą. Ja pozdrawiam klasę drugą E. Tak, i pozdrawiamy jeszcze profesora Jabłońskiego. Jeszcze ja pozdrawiam liceum im. Żmijowskiej w Warszawie. Dzięki wielkie za wywiad i zapraszamy na krótką przerwę.
A teraz, drodzy Państwo, moment, na który wszyscy czekaliśmy z niecierpliwością. Zapraszamy serdecznie na scenę przedstawiciela jurorów, pana Adama Rębacza, który już za chwilę ogłosi zwycięzców 5. edycji festiwalu filmowego 9 minut. Zaraz potem nastąpi pokaz zwycięskich produkcji i rozdanie nagród, które wręczą szefowe festiwalu Nina Kącka i Amelia Bańkowska. Dobry wieczór. W imieniu jury 5. edycji festiwalu filmowego 9 minut w składzie, odczytam teraz skład jury: Irena Krugliczka-Mińska, Anna Maria Huszcza oraz Adam Rębacz. Mam przyjemność ogłosić werdykt we wszystkich kategoriach. Zostałem też upoważniony przez członkinię jury, żeby powiedzieć o naprawdę wysokim poziomie tegorocznych filmów we wszystkich kategoriach. Mieliśmy problem z werdyktem, stąd kilka wyróżnień się pojawi. Ale już nie będę trzymać w niepewności i zacznę czytać, bo to ważny jest dokument, więc ja jednak przeczytam, a nie będę improwizować. Więc werdykt jury 5. edycji festiwalu filmowego 9 minut. W kategorii animacja zwyciężyła produkcja pod tytułem Dziura w reżyserii Piotra Kaźmierczaka. Ale mamy też w animacji wyróżnienie. Jest to film Filipa Szukstula Winda. Gratulujemy. Teraz odczytam werdykt w kategorii dokument. Otóż nagrodę dostaje film pod tytułem I tylko nie ma mnie we mnie, Zuzanny Stanek. Teraz filmy fabularne w dwóch kategoriach, profesjonalna oraz amatorska. Otóż w kategorii fabuła profesjonalna wygrał film A w niedzielę z porania Amelii Lewandowskiej. W kategorii fabuła profesjonalna jest jeszcze wyróżnienie. Bardzo nam się ten film spodobał. Wyróżnienie trafia do rąk Kacpra Wiącka za film Zespół eksplodującej głowy. Fabuła amatorska. Tutaj nagrodziliśmy film Jana Góreckiego Przed przebudzeniem. I ostatnia kategoria to jest kompozycja do sceny filmowej. Nagrodę otrzymuje film Night City Mai Pióro. Ale tutaj też wyróżniliśmy Michała Wirkowskiego za kompozycję Fascination do Taxi Drivera, czyli taksówkarza. Dziękuję bardzo wszystkim laureatom. Było mi niezmiernie miło zasiadać w jury. Była to bardzo pouczająca praca i bardzo dziękuję za to zaproszenie. Gratuluję jeszcze raz w imieniu wszystkich członków jury zwycięzcom i zapraszam do oglądania zwycięskich filmów. Dziękuję bardzo.
informacja w ostatniej chwili została wyłoniona zwycięzca w Nagrodzie Publiczności i jest to Przed Przebudzeniem w reżyserii Jana Góreckiego. Zapraszamy teraz Państwa na pokaz zwycięskich filmów. Jestem zmęczona? Chyba tak. Nie rozmawiałam dzisiaj, chyba z ludźmi. Mama mówi, że to niedobrze, ale nie jestem okej. Okay. Tak myślę. Robiłam dzisiaj dużo rzeczy. Żadne mi nie wyszło. Ale to było w porządku. Takie czasem zdarza. Chyba. Chyba nie tylko mi. Wyszła.
Chyba nie tylko mi. Jeszcze jestem zmotywowana i mam w planach robić dzisiaj jeszcze dużo rzeczy. Nie mam pojęcia, która jest godzina. Ledwo sobie potrafiłam przypomnieć, jaki mamy konkretnie dzień miesiąca i co to wszystko zmienia i do czego to prowadzi. I zeszłam dzisiaj na dół i moja mama mówi, że hej, już za niedługo święta. A ja na nią patrzę i mam... Hej, w zasadzie to masz rację. Cześć, jest wtorek i jestem bardzo różna dzisiaj. Bo to był dzień, który zaczął się średnio, który trwał bardzo sympatycznie, owocnie, a który zakończył się ogromną irytacją, na którą nic nie mogę poradzić, bo w zasadzie jest ode mnie zupełnie niezależna. Chyba najgorsze są takie czynniki, na które nie ma się wpływu. Chociażby się bardzo chciało, po prostu nie ma. Moja mama mówi, że zawsze jest wyjście. Że zawsze jest rozwiązanie, że zawsze jest droga, że zawsze coś się gdzieś tam uda i wyjdzie się na tym dobrze. Czasem mam wrażenie, że moja mama nie wie, co mówi. Cześć. Jest środa. Bardzo wcześnie rano. Może nawet jeszcze w nocy. Jestem niewyspana. Zdecydowanie niewyspana. Moja mama mówi, że sen jest bardzo ważny. Że powinno spać się nie za dużo, nie za mało. A przede wszystkim pamiętać, jakie miało się sny. Uważa, że to jest istotne każdego dnia i potem przez całe życie. Wydaje mi się, że coś w tym może być. Ale jeśli, to chyba wolę sobie tego nie wyobrażać. Cześć. Jest czwartek i jestem smutna. Ale jak się okazuje, niewystarczająco smutna. Mój smutek jest niewystarczająco wielki. Mówiąc krótko, nikt mi nie wierzy, że mam powód, żeby czuć się tak, jak się czuję. Moja mama mówi, że nie rozumie, jak się czuję. Ja to wiem. Tyle, że ja od niej tego nie wymagam. Ja chcę, żeby ktoś po prostu uwierzył w moje emocje i żeby je rozumiał, bo mnie wspierał. Tylko żeby mi powiedział, że wie, że we mnie są. Cześć, jest piątek, późno, jestem rozczarowana tym dniem, sobą, całym tym tygodniem, filmem, który właśnie obejrzałam. Mama uważa, że czasem tak się dzieje i że nic nie dzieje się bez powodu. Przeznaczenie, siła wyższa. A ja nie wiem. Ja chyba po prostu chcę iść już spać. Cześć, jest sobota. Wstałam przed sekundą. I jeszcze nie wiem, jaka dzisiaj jestem. Ale to jest okej. Nie muszę tego wiedzieć, nie muszę szukać, nie muszę gonić za tą odpowiedzią, nie muszę się spalać, żeby określić się innym. Nie muszę tego robić, mimo że ktoś tego oczekuje. Nie muszę tego robić. Nie muszę. I to jest okej. Jeszcze nie wiem, co się dzisiaj wydarzy. Jeszcze nie wiem, co się dzisiaj wydarzy. Co powie moja mama? Jakie będą we mnie emocje? Ale chyba czas się o tym przekonać. Tak, po prostu, bez oczekiwań. Thank you.
niedzielę z porania, a w niedzielę z porania szła dziewczyna z kazania. Szła dziewczyna z kazania i znalazła złotą nić, i znalazła złotą nić i zacana wianiec wić. I zacana wianiec wić. Przyszedł do niej młodzieniec, przyszedł do niej młodzieniec, pyta i się o wieniec, pyta i się o wieniec. Nie jesteś tym młodzieniec, nie jesteś tym młodzieniec, tylko z piekła sataniec. Tylko z piekła sataniec. Po czymś ty mnie poznała, po czymś ty mnie poznała, żeś mnie taka nazwała, żeś mnie taka nazwała. Po kumiku powronam, po kumiku powronam, po siodełku czerwonam, po siodełku czerwonam. Jak ją porwał, tak nie się, jak ją porwał, tak nie się, hej, poboru pole się, hej, poboru pole się. I przyniósł ją pod wrota, i przyniósł ją pod wrota, i zawołał na brata, i zawołał na brata. Siedmioro dziatek miała, żadne mu chrztu nie dała. Siedmioro dziatek miała i wszystkie zamordował. Jedno leży pod progami, jedno leży pod progami, już zarosło barłogami. Drugie leży pod ławą, drugie leży pod ławą, już zarosło murawą. Trzecie leży pod łoskami, trzecie leży pod łoskami, przyłożone pod łoskami. Czwarte leży pod miedzą, czwarte leży pod miedzą, ludzie o nią nie wiedzą. Piąte leży pod iśnią, piąte leży pod iśnią, ludzie o nią nie myślą. Piąte leży pod iśnią, piąte leży pod iśnią, ludzie o nią nie myślą. Szóste trutką skarmiła, szóste trutką skarmiła, siódme w piecu spaliłam, siódme w piecu spaliłam, spaliłam.
Pamiętacie sprawę widma z Mokotowa? 26 listopada 2019 roku. Michał Grabarczyk wraca do domu po nocnej zmianie. Na podłodze widzi zmasakrowane ciało swojej narzeczonej Anny Zielińskiej. Powalona ciosem w tętnicę szyjną przy pomocy korkociągu do wina. Dobita kilkoma ciosami nożem w aortę. Motywu brak. Śladów brak. Sprawcy brak. Już pewnie rozumiecie, dlaczego widmo. A gdybym wam powiedział, że to naprawdę było widmo? Duch? Na jedno wychodzi. Ale pomyślcie, nie zabija się bez motywu. Nie da się nie zostawić śladów. Sprawca musiałby prześlizgnąć się niezauważony przez cały blok albo być sąsiadem. Ale sąsiad ma alibi. Był na imprezie, widział go co najmniej 20 osób. Ten sąsiad musiałby na tej imprezie nafaszerować się czymś, co odebrałoby mu świadomość działania. Później musiałby wyjść, spiąć się na swój balkon na pierwszym piętrze, przejść do mieszkania sąsiadki i całkowicie bez powodu brutalnie ją zamordować. Później wrócić do swojego mieszkania, zamknąć drzwi, wyjść na balkon, zejść na ziemię i wrócić na imprezę w ciągu 20 minut. Nie. To musiał być duch. Zakłamanie jest jak pułapka, do której klucz sam połknąłeś. Masz go praktycznie pod ręką, ale nie możesz go dosięgnąć. Może często zastanawiasz się, jak przekonać ludzi do swojej, nawet najbardziej absurdalnej racji. To bardzo proste. Twoja racja musi brzmieć tak, żeby ludzie mimo jakichkolwiek faktów chcieli w nią uwierzyć. Przykładowo, kto chce mieć w świadomości, że Bogu ducha winną kobietę we własnym mieszkaniu zabił naćpany 17-latek przy pomocy korkociągu? Wygodniej założyć, że była to siła nadprzyrodzona. Narzeczony? Albo najlepiej, jeśli to ona sama wbiła sobie ten korkociąg w szyję. Bo ludzie chcą mieć poczucie, że są jednak dobrymi istotami. Hegel kiedyś powiedział, jeśli fakty nie zgadzają się z rzeczywistością, tym gorzej dla faktów. Życie w kłamstwie jest jak świadomy sen. Na początku wiesz, że to tylko sen, jednak z czasem staje się on dla ciebie wygodniejszą teraźniejszością. Wchodząc w kłamstwo, nastawiamy sobie budzik, który ma nas z niego wybudzić. Jednak za każdym razem budzik zatrzymuje się na minutę przed dzwonkiem. Często okazuje się, że kiedy wreszcie ruszy i wybije godzina przebudzenia, jest już za późno na reakcję. Mikrofala piszczy. Kurwa mać. Sypialnia czysta. Centrala, wyślijcie sanitariuszy. Sprawdź łazienkę. No to nóż i korkociąg, poza tym łazienka czysta. Dostał fałkę albo serce. Centrala, potrzebni sanitariusze. Kuchnia czysta, salon czysty. A kogo więcej tu? Pamiętacie sprawę widma z Mokotowa? The foreskin job is priss, a basic pleasure model, the standard item for military clubs in the outer colonies. They were designed to copy human beings in every way except their emotions. And the designers reckoned that after a few years, they might develop their own emotional responses. Well, hate, love, fear, anger, envy. So they built in a fail-safe device. Which is what? For your lifespan. Now, there's a Nexus 6 over at the Tyrell Corporation. I want you to go put the machine on. And if the machine doesn't work? Mm-hmm.
like our owl? It's artificial? Of course it is. Dziękujemy serdecznie panu Adamowi Rębaczowi za zgłoszenie wyników. Teraz przejdziemy do rozdania nagród. Pierwszą nagrodę, którą chcielibyśmy przekazać, jest za najlepszą kompozycję dla Mai Puro za kompozycję Night City. Zapraszamy na scenę. Niestety reszta twórców nie mogła do nas dotrzeć na miejsce, więc nagrody zostaną przekazane drogą pocztową. Tak. A teraz zapraszamy Państwa na krótką przerwę i zachęcamy do odwiedzenia naszych kawiarenek i skosztowania słonych i słonych przekąsek. Witamy Was. Mamy nadzieję, że ochłonęliście już po kilku minutach. Mamy nadzieję również, że przypomnieliście sobie te filmy razem z nami, które zresztą wam puściliśmy. No i co powiesz? No, powiem, nie spodziewałam się wszystkich wyników, ale oczywiście gratulujemy wszystkim zwycięzcom. No niestety. Na trzy moje typy dwa tylko otrzymały. No zresztą tylko, kurczę, 66%, nie? No to całkiem sporo. Szkoda mi tego rotmistrza, bo mi się tak, podobał, tak. Ale rozumiem, że faktycznie można było uznać, że troszeczkę propagandowo, no cóż, jury miało swoje przemyślenia na ten temat, ale chyba oboje się zgodzimy, że dziura zasługiwała zdecydowanie na to wyróżnienie. Tak, ewidentnie, ale też dopytamy później jury, dlaczego wybrali akurat te filmy, bo już niedługo będziemy mieli z nimi wywiad. Tak, niedługo Państwa na to zaprosimy, ale przedtem jeszcze, słuchajcie, news sportowy. Przed dosłownie kilkoma minutami odbyło się, właściwie nie wiem, czy nie przed godziną, odbyło się losowanie grup do baraży, do Mistrza Świata Piłki Nożnej. I słuchajcie, mamy dwie ciekawostki. Po pierwsze, albo Włochy, albo Portugalia nie pojadą na Mistrzostwa Świata, co już jest w ogóle absurdem. A drugą ciekawostką jest to, że mamy najpierw Rosję, to jest nasz pierwszy mecz. Jeżeli uda się go wygrać, to mierzymy się bodajże albo z Czechami, albo ze Szwecją. Szwecję prawie na Euro udało się zremisować, więc to jest dobre. Czesi oczywiście na Euro pokazali się świetnie. Ale myślę, że są do ogrania. Rosja też nie jest najgorszym rywalem. Przede wszystkim cieszymy się, że nie mamy Portugalii albo Włochów, bo to myślę, żeby nas skończyło, więc taki news sportowy. I już przenosimy się powoli do naszej reporterki Kasi, która ma dla nas wywiad na żywo ze zwycięzcą. Kasiu. Thank you.
Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Jestem tutaj z Mają Piórą, zwycięzczynią w kategorii kompozycja za film Night City. Mają, powiedz nam, jak się czujesz z tą wygraną? Gratulacje w ogóle. Dziękuję bardzo. Czuję się bardzo dobrze. W ogóle to jest mój taki pierwszy, można powiedzieć, event, więc tak, czuję dumę, bo też pierwszy raz zgłosiłam swoją muzykę do takiego, na takie wydarzenie. Pierwszy raz pokazałam się z takiej, można powiedzieć, innej strony niż zazwyczaj. I dziękuję bardzo za to wyróżnienie. Gratulujemy jeszcze raz. Powiedz mi, skąd pomysł był na dokładnie ten film, na tę muzykę? Jak to połączyłaś? To wspominałam wczoraj, że Night City jest inspirowane trochę grą Cyberpunk, ponieważ komponowałam to mniej więcej, kiedy on wychodził. A właśnie Blade Runner, Łowca Androidów, mniej więcej pokrywa się też tematyką z tematyką gry. Chodzi o właśnie repliki ludzi. Jest to jakby sceneria cała rozgrywa się daleko, daleko w przyszłość. Taka futurystyczne właśnie miasto całe. I taki jakby klimat jest takiego właśnie przyszłości. Jasne. Powiedz mi, czy to są zwykłe klimaty, w których się poruszasz? Czy właśnie ten futuryzm, czy to jest to, co lubisz? Szczerze powiedziawszy, to był właśnie pierwszy utwór, który zrobiłam w takim klimacie. Potem zrobiłam drugi w podobnym bardzo klimacie, czyli myślę, że dość spodobało mi się te klimaty, ponieważ elektronika nie jest dla mnie taką naturalną dziedziną, ponieważ jestem gitarzystką i bardziej obracałam się w takich indie trochę rzeczach, ale bardzo spodobało mi się i myślę, że na pewno będę tworzyć więcej. Wspaniale, bardzo się z tego powodu cieszymy, ponieważ nam też się bardzo podobało. Powiedz nam jeszcze, czy możemy gdzieś zobaczyć twoje inne prace? Moje inne prace, na razie niestety nie można zobaczyć moich innych prac nigdzie, ale pracuję nad tym, żeby wydać jakąś krótką epkę. Może wspólnie też z moim kuzynem, z którym też robimy muzykę. I coś się pomyśli, na pewno będę informować na bieżąco. Świetnie, czekamy na informacje bardzo mocno. Jeszcze raz gratulujemy i teraz oddajemy głos do studia. Zapytaliśmy uczniów i nauczycieli Hoffmanowej, z czym kojarzy im się festiwal. Co ci się najbardziej podoba, albo co ci się najbardziej kojarzy z festiwalem filmowym? No to z festiwalem filmowym na pewno dużo zabawy przy organizacji, poznanie nowych ludzi i kreatywność. Co ci się kojarzy z festiwalem? Ja bym powiedziała, że wspaniała atmosfera, dużo pracy oraz niesamowite doświadczenie. Wspaniała i magiczna atmosfera oraz bardzo dobre jedzenie z kawiarenki. Z czym kojarzy się pani festiwal? Z moją młodością, liceum i z pasją, jaką było organizowanie festiwali w swojej szkole. Z dobrymi wspomnieniami, na pewno jest bardzo ładnie i bardzo ciepło. Festiwal właśnie głównie mi się kojarzy z filmami. Jesteśmy w drugiej klasie, nie miałyśmy okazji brać udziału w tamtym roku, dlatego w tym roku jesteśmy bardzo chętne dowiedzieć się, o co chodzi. Hejka, z czym kojarzy się festiwal? Festiwal mi się kojarzy z cierpieniem, bo cierpieniem i obrabieniem zdjęć do późnych godzin albo wczesnych godzin porannych. Ale też poznałem dużo super ludzi, jest dobrze.
Witamy ponownie. Jesteśmy tutaj z Julką i Kaliną, przepraszam bardzo, naszymi dziewczynami od porządku. Dziewczyny są z sekcji porządkowej. Powiedzcie, co robiłyście na tym festiwalu? No, przede wszystkim zajmowałyśmy się takim dopracowywaniem szczegółów, nie wiem, przygotowaniem szatni, przygotowaniem biletów. Sprzątaniem. Sprzątaniem, oczywiście, tak. Zamiataniem, odkurzaniem. Pomagałyśmy tak naprawdę wszystkim sekcjom. Bieganiem na trzecie piętro, tak 4 razy w ciągu pół godziny. Zdarzało się, tak. I na sam dół. Czyli bardzo dobre cardio, rozumiem. Powiedzcie mi, właśnie zostały ogłoszone wygrane filmy i co o nich sądzicie? Czy to byli wasi faworyci? Osobiście bardzo mi się podobały. Muszę przyznać, że nie widziałam wszystkich innych, ale bardzo ładne, fajne. To jakby ja miałam swoją ulubioną animację, to była Winda i ona nie została wybrana, ale ta dziura, w sensie ta animacja dziura też była okej, powiedzmy. Jasne. Czy chcecie może kogoś pozdrowić z tego miejsca, ponieważ jesteśmy na żywo? Nina Minkin, główną koordynator chyba HOF TV, więc no. Niech się trzyma się, tak. Nina. Wy też się trzymajcie, dziękuję bardzo za wywiad, a teraz oddajemy głos do studia na wywiad z panem profesorem Rembaczem. Witamy was serdecznie po krótkiej przerwie, po 2 wywiadach. Mamy ze sobą członka jury na żywo, pan profesor Adam Rembacz. Witamy, dobry wieczór. Dobry wieczór. No i proszę powiedzieć, czy narady przebiegały burzliwie, czy byliście państwo raczej zgodni? Bo was było troje, dobrze myślę, tak? Tak, członków jury było troje i muszę powiedzieć, że było i burzliwie, i zgodnie. To znaczy, jeżeli chodzi o te pierwsze nagrody we wszystkich kategoriach, to chyba byliśmy raczej zgodni, aczkolwiek bardzo nam zależało na tym, żeby w kilku kategoriach też wyróżnić, zaznaczyć, że poziom jest na tyle równy. No jednak jakiś pierwszy film wygrał i ma pierwsze miejsce, ale jest sporo wyróżnień, aż 3. A ile trwały tak mniej więcej całe obrady? To trudne pytanie, bo to dużo rozmawialiśmy i ten czas jakoś minął. Myślę, że jakąś godzinę. Jakąś godzinę państwo zdecydowali. Okej, czyli przy tej nagrodzie głównej już były problemy, tak? Coś takiego. Tak, to znaczy mówię, ponieważ mieliśmy do dyspozycji po jednej nagrodzie w każdej kategorii, to wydało nam się rzeczywiście mało i zadanie trudne, więc chcieliśmy dodać jeszcze po jednym filmie i prawie w każdej kategorii tak było. Okej, no ale to wygrał jakiś pana faworyt, czy... Tak. A możemy się dowiedzieć, co to było? No właśnie, tak się zastanawiam, czy ja jako członek jury mogę wskazać jakiś jeden film. Myślę, że przymkniemy oko. Muszę powiedzieć, że jestem fanem filmu, tej animacji, która wygrała, czyli Dziury, filmu pod tytułem Dziura. To jest pięknie zrobiony, metaforyczny film o braku, o samotności, bardzo, bardzo ładnie narysowany. Naprawdę polecam, jak ktoś jeszcze nie widział, to jest piękny film. Na pewno wymagało to dużo pracy. A jak pan w ogóle ocenia poziom tegorocznego festiwalu? Wysoki. W ogóle muszę powiedzieć, że na naszym festiwalu te filmy są zawsze dobre. W tym roku też tak było. Stąd na przykład fabułę trzeba było rozdzielić na taką profesjonalną, czyli taką robioną przy jakimś klubie filmowym, czy przy pomocy specjalistów, i taką amatorską, no bo po prostu te filmy są z jednej strony bardzo różne, ale też naprawdę na wysokim poziomie, wymagają dużo pracy. Tak jak powiedziałem, no mieliśmy tak naprawdę wszystkie te filmy, które zostały zgłoszone, które ja miałem przyjemność oglądać, bo nie brałem udziału w preselekcji. To naprawdę były takie filmy, które można puszczać jakiemuś szerokiemu gronu ludzi zajmujących się filmem. No dobrze, a czy uważa pan, że edycja tego festiwalu ma wyższy poziom niż ta ubiegłoroczna? Nie podejmuję się takiego odpowiedzi na to pytanie.
Bo w zeszłym roku też pan brał udział, z tego co pamiętam. Nie, w zeszłym roku w 12. Tak, przepraszam. Pan, tak, tak, tak. Czyli pan był 12. Już nie, w jury filmowego festiwalu jestem pierwszy raz. Widziałem te filmy zeszłoroczne. No, trudno mi jest powiedzieć, czy poziom w tym roku jest wyższy. Myślę, że jest równie wysoki. Dzisiaj bardziej mi chodziło o to, czy na przykład widzi pan, że festiwal coraz bardziej się rozwija, czy są jakieś takie właśnie widoczne rozwija różnice? Się przy, jeżeli chodzi o organizację, obsługę, pozyskiwanie filmów, jak najbardziej, to już jest piąta edycja, wszystko świetnie idzie. Ja tylko mogę jeszcze powiedzieć, już tak niepytany, a propos takiej tendencji przy dzisiejszych filmach, czy tegorocznych filmach, to no, na przykład ten film I tylko nie ma mnie we mnie, to jest taki, nazwaliśmy ten gatunek filmem pandemicznym. Jest kilka jeszcze spośród tych konkursowych takich filmów, które pokazują tą rzeczywistość naszą ostatniego roku. Są bardzo osobiste, mówią o smutku, o izolacji. To nie jest tylko ten film, ale w tym widać to najbardziej. Bardzo taka właśnie nawet intymna historia. I to nas urzekło. Także też ten film polecam. Widać to w kilku innych filmach. Właśnie takie, taką tendencję, która pokazuje skutki zatrzymania się tego świata, czyli izolacji w czasie pandemii. Nie ukrywam, że nie pamiętam poprzednich edycji, ale odniosłem wrażenie, że brakowało komedii. Bo nie pojawiła się chyba żadna sztuka, żaden film, który był, miałby wydźwięk jakiś komediowo-pozytywny. Praktycznie same dramaty, tak, z takim przesłaniem, zostały zaprezentowane, tak. Bardzo głębokie utwory. Czy myśli pan, że pandemia też wpłynęła? No właśnie to chyba potwierdza to, co przed chwilą powiedziałem, że czasy są trudne i dość poważne. Rzeczywiście mógłby się znaleźć jakiś kontrapunkt z nie brakowało super właśnie śmiesznym tego, filmem. Kurczę, tej takiej wyrwania się z tego poważnego, tak jak byśmy go dali 20 filmów, gdzie większość są to dramaty, to nie ukrywamy, że mogło to być też trudne dla państwa jako jury, że nie było takiej przerwy, jakiejś bardziej... No to prawda, wątki były poważne. Może ta kategoria kompozycji do już znanych filmów daje taką możliwość rozluźnienia, bo można sobie zmontować kadry do swojej muzyki i to było może trochę luźniejsze czy bardziej swobodne, ale rzeczywiście większość filmów jest bardzo, bardzo tak na poważnie zrobione i tematy są trudne. Okej, jeszcze jakbym pan zapytał, czy będzie pan za rok? Jeżeli zostanie pan oczywiście poproszony, czy zgodzi się pan? Nie, myślę, że będę widzem. Myślę, że... A jednak, niech ktoś inny będzie. Jury musi być różnorodne, więc to nie dlatego, że nie chcę, ale uważam, że uczciwie byłoby oddać to komuś innemu. No to co, dziękujemy panu bardzo, a teraz może dowiemy się trochę od gościa, którego zaraz przysłucha nam Kasia. Kasiu, czy jesteś już gotowa z kamerą lotną? Dobra. Witam wszystkich bardzo serdecznie ponownie. Jesteśmy tutaj z naszymi absolwentami Bartkiem i Olą. Witam was bardzo serdecznie. Powiedzcie mi, właśnie zostały ogłoszone zwycięskie filmy i powiedzcie mi, jakie są wasze wrażenia? No, filmy były bardzo interesujące, bardzo jestem pod wrażeniem. Szczerze mówiąc, to jest mój pierwszy festiwal filmowy, także na pewno dobry początek. Tak. Moim zdaniem zdecydowanie bardzo ciekawy był film Night City i bardzo mi się podoba też, że została wprowadzona ta nowa kategoria. Poza tym no, wysoki poziom i widać też, że sam festiwal no, jest też na najwyższym poziomie. No. Bardzo dziękujemy, bardzo miło to słyszeć. Właśnie niedawno mijaliśmy Maję Piórko i mieliśmy z nią wywiad a propos właśnie jej zwycięskiego filmu Night City. Powiedz Olu, bo właśnie tutaj Bartek już powiedział o swoim ulubionym filmie. Czy ty może miałaś właśnie swojego faworyta wśród zwycięzców? Tak mi się najbardziej zdecydowanie podobało Przed przebudzeniem. Zarówno użycie muzyki nadawało bardzo intensywnego klimatu i... Podobała mi się kompozycja, podobała mi się taka niepewność, niepokój w tym filmie. Z
Zdecydowanie tak, niepokój był. Powiedzcie mi jeszcze, jak odczuwacie klimat całego festiwalu? Czy dobrze się tutaj czujecie? Tak, jak zwykle te lampki nadają bardzo takiego spokojnego, miłego, już prawie świątecznego klimatu. Jest, ale też jest bardzo elegancko. Tak, jest dobre połączenie wszystkiego. Tak, no miło jest wrócić do Hopmanowej. Chociaż to nie powiem, że mnie nie było jakieś bardzo długo, ale tak. Jasne, dziękuję pięknie za wywiad, a teraz zapraszamy na pokazy specjalne. Witamy Państwa po przerwie. Przed nami pokaz specjalny tej edycji. Przygotował go dla nas międzynarodowy zespół. Co ciekawe, jednym z twórców jest absolwent naszej szkoły, Mateusz Stępień. Przed Państwem dwa filmy pod tytułem Sanguine oraz Fatal Touch, stworzone we współpracy Uniwersytetu Amsterdamskiego. We'll be right back.
Hello, how are you doing? Quite good, especially now that I finally hear your voice. It's even hotter than I imagined. But why are you calling? You know, I cannot call my sexy girlfriend. What are you doing right now? Not much, just in bed, but it would be a lot better with you here. You know, we can arrange that, no problem. You always say that, but I still haven't met you, so you're just a tease, really. Oh, well, I'm actually on my way right now. I'm not kidding. And I just won the damn lottery, sure. I'm the $1 million prize, baby. Excuse me, Clint Eastwood. Stop kidding around. Where are you? I'm not even joking. I'm actually on my way right now. Hold on. How do you even have my address? I have my ways. Do you not trust me? Jury is still out on that one, but how do you know I'm not catfishing you or anything and you're in for a big surprise once you actually get here? God damn it, he doesn't even know what I look like yet. This cannot be happening. This is so bad. Fuck! Please. I know what I'm being led on. I feel like I can trust you. No, not yet. Sorry, but my parents are gonna be here soon, and I'm still in my PJs, so you can't come. Not just yet, please. Calm down. It's chill. Just a nice surprise from your boyfriend. Yeah, sure, but hold on, let's talk about this. Don't worry about it. See you in a few. No. Don't hang up. Are you home? Oh shit. Thank you.
A teraz przyszła pora na podziękowania. Przywitajmy ponownie tegoroczne szefowe edycji Festiwalu Filmowego 9 Minut. Ninę Kącką i Amelię Bańkowską. Na początku chcielibyśmy podziękować instytucjom, naszym partnerom, patronom i sponsorom, których pomoc była nieoceniona. Dzięki firmie Chris otrzymaliśmy nagrody główne. Dyski pamięci o pojemności 2 terabajtów dla dokumentu, fał profesjonalnej i amatorskiej. Tablet graficzny dla animacji oraz profesjonalny program do obróbki dźwięku dla kompozycji muzycznej. Dziękujemy za ich sfinansowanie. Firma LaserMax była odpowiedzialna za stworzenie statuetek na nasz festiwal, które, jak Państwo widzieli, wyglądają perfekcyjnie. Dziękujemy bardzo za ten wkład w nasze wydarzenie. Za dodatkowe prezenty i nagrody, gadżety filmowe dziękujemy Filmotece Szkolnej, Gutek Film oraz Kinu Świat. Dziękujemy Kino Elektronik za uczenie nam przestrzeni swojego kina do nagrań zwiastuna tegorocznej edycji festiwalu oraz za szybkość i elastyczność w działaniu. Dziękujemy HOF TV za oprawę filmową naszego wydarzenia. Dziękujemy za wypożyczenie sprzętu. Sonus Live, MG Acoustics, Dorożkarni, 18 Liceum Ogólnokształcącemu imienia Jana Zamoyskiego oraz Warszawskiej Szkole Filmowej. Dziękujemy również Kino Amondo za użyczenie nam wejściówek na potrzeby konkursu festiwalowego. Dziękujemy naszym partnerom Domowi Kultury Kadr, HOF TV i MG Acoustics. Dziękujemy naszym patronom medialnym, Stołecznemu Centrum Edukacji Kulturalnej, Pałacowi Młodzieży w Warszawie, Domowi Kultury Śródmieście, Kinu Amatorskiemu, Laboratorium Filmowego WOT, Młodzieżowemu Domowi Kultury Łazienkowska, Kinu Świat, Filmotece Szkolnej, Dzielnicowemu Ośrodkowi Kultury Ursynów, Kinu Amondo. Teraz chcielibyśmy zaprosić na scenę pana profesora Rębacza, Jabłońskiego, Szczodrego, Wiśniewską, Drosio oraz profesora Piechacińskiego. Zapraszamy. Festiwal nie mógłby się odbyć bez... Festiwal nie mógłby się odbyć bez wkładu grona pedagogicznego, wkładu i wszystkich rad rozwoju naszego festiwalu. Dziękujemy Państwu za wszelką pomoc, radę, późne godziny pracy i wszystko, co Państwo dla nas zrobiliście. Dziękujemy za energię. Dziękujemy pani profesor Annie Drosio za nieocenioną pomoc sekcji technicznej, panu profesorowi Andrzejowi Piechocińskiemu za pomoc przy rozkładaniu sceny. Pani profesor Wiśniewskiej. Tak, prosimy teraz o przekazanie nagród, prezentów za ciężką pracę. W imieniu Festiwalu Filmowego 9 Minut i Festiwalu Teatralnego 12 Minut dziękujemy również wszystkim nauczycielom zaangażowanym w oba wydarzenia. Gdyby nie Państwa pomoc, nie udałoby nam się zorganizować tak magicznych dni w naszej szkole. Jeszcze raz dziękujemy. Dziękujemy bardzo. I w szczególności, co do już szczegółowych podziękowań, jak podziękowaliśmy pani Drosio i pani Wychodzińskiemu, dziękujemy pani Małgorzacie Wiśniewskiej za całą pomoc merytoryczną, za uszanie przestrzeni, za godziny spędzone z nami, za poprowadzenie wszystkich naszych tekstów, za przeglądanie z nami filmów i organizację obrad jury. Jeśli mogę, bez mikrofonu, bo ja sobie poradzę. Bardzo
wszystkim, uczniom, członkom ekip HOFF-TV, no i wam, moje panie, za tak wielkie zaangażowanie, ja sobie podam, za tak wielkie zaangażowanie mam wrażenie, że duch starej Hoffmanowej, jakkolwiek to brzmi, was ożył. Było nam z panem Rębaczem bardzo miło widzieć, ile czasu, energii poświęcacie temu wydarzeniu w tak trudnych czasach. Potwierdzam, bardzo dziękujemy byli dyrekcji, myślę, że grona teologicznego szerzej. Bardzo dziękujemy wam, szefowym, ale też całemu zespołowi, wszystkim szefom sekcji, wszystkim pracownikom, takim, którzy byli gotowi w każdym momencie coś przesunąć, przenieść, zrobić. Dzięki temu to wszystko zadziałało, efekt jest świetny. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Składamy wyrazy wdzięczności wszystkim członkom jury, którzy zgodzili się oceniać filmy uczestników naszego konkursu. Pani Irenie Kamińskiej, pani Anni Marii Huszczy i panu Adamowi Rębaczowi. Dziękujemy za poświęcenie swojego czasu na rzecz naszego wydarzenia, a także profesjonalne podejście do wszystkich prac festiwalowych. Cenimy państwa doświadczenie i wiedzę filmoznawczą, która zaowocowała wskazówkami dotyczącego rozwoju artystycznego uczestników naszego konkursu. Dziękujemy organizatorom 12. edycji Festiwalu Teatralnego 12 Minut, szefom Wiktorii Tłoczek i Wojtkowi Walczakowi oraz opiekunom, pani profesor Annie Kremek-Kliskiej za użyczenie nam przestrzeni do nagrań spotu i pani profesor Jannie Karpińskiej. Festiwal oznacza nieustanną pracę, pilnowanie finansów i kontaktowanie się z instytucjami. Nieraz wspierali nas w tym pracownicy sekretariatu, dyrekcja oraz Rada Rodziców. Bardzo dziękujemy za cierpliwość i okazaną nam życzliwość, a w szczególności za drukowanie tysięcy dokumentów i projektów. Serdecznie dziękujemy pani pielęgniarce Annie Depińskiej-Wolan i panu profesorowi Krzysztofowi Tomaszewskiemu za pomoc medyczną i czuwanie nad całym wydarzeniem. Jesteśmy również ogromnie wdzięczni paniom i panom woźnym za wsparcie technologiczne, ze specjalnymi podziękowaniami dla pana Tadeusza za ekspresowe działanie oraz montaż systemu haczyków, dzięki któremu na naszych korytarzach mogą teraz świecić światełka i wszelkie rady w sprawach działania szkoły. Teraz nasza pora na wyróżnienie osób, które włożyły całe swoje serce w przygotowanie tego wydarzenia. Dziękujemy Krzysztofowi Małeckiemu, Kacprowi Walczakowi, Frankowi Kilarskiemu, Pawłowi Hutnemu, Aleksandrze Zarzecznej, Norbertowi Binkowskiemu i Marii Sulej za nakręcenie tegorocznego zwiastuna filmowego naszej edycji. Następne podziękowania kierujemy do osób, które zadbały o wizerunek naszego festiwalu i jego rozpoznawalność. Mówimy tu o projektantkach naszych materiałów promocyjnych. Dominice Kuzarze i Ninie Mingin. Oraz Szymonowi Grochowskiemu i Janowi Bogdanowi za rozszerzenie naszej witryny internetowej. Zapraszamy na scenę. Wiktorowi Szymańskiemu za intensywne zaangażowanie podczas tygodnia festiwalowego i zajmowanie się wszystkimi pojawiającymi się problemami oraz dbanie o dobrą atmosferę i rozluźnienie w ekipie szefów. Tomaszowi Kosonowi za przepiękne zdjęcia i zaczarowanie naszego festiwalu w obrazie. Gabrieli Długokęckiej za opiekę nad gościami honorowymi i prowadzenie mediów społecznościowych, które cały czas działają i szybko nie dadzą państwu zapomnieć o naszym wydarzeniu. Wiktoria Zakręt,
szefowa sekcji dekoracyjnej, razem ze swoją sekcją dopilnowała, żeby wystrój był wykonany estetycznie oraz nasze wydarzenie było perfekcyjne. Kalina Balczuk to nasz człowiek od bezpieczeństwa, znający się na organizacji przestrzeni i wszelkich obostrzeniach związanych z pandemią. Dzięki jej sekcji recepcja i szatnia działały rewelacyjnie. Kalina pojawiała się wszędzie tam, gdzie pojawiał się problem. No i czym byłby festiwal filmowy bez kawiarenki? Za jej koordynację odpowiadała Felicja Zdunek. Dziękujemy jej za magiczną atmosferę, sprawną obsługę oraz uczynienia naszego życia pyszniejszym. Nie sposób nie wspomnieć o Martynie Orzechowskiej i Juliuszu Buczyńskim, którzy dbali, no i nadal dbają o oprawę techniczną całego wydarzenia, wyświetlanie filmów, dźwięku, światła i wiele innych. A zdolności negocjacyjne i zaradność Martyny wyciągnęły nas z niejednych tarapatów. Zapraszamy. A teraz czas na osobę, bez której ten festiwal nie byłby taki sam. Która razem ze mną pisała wszystkie teksty, wszystkie maile, konsultowała się ze wszystkim, odpowiadała na wszystkie moje, nawet najgłupsze pytania. Rozmawiała ze mną w środku nocy, odbierała wszystkie telefony i spędziła kilka nieprzespanych nocy siedząc na Zoomie. Dziękuję, Amelia, że ze mną byłaś i że stworzyłaś razem ze mną to wydarzenie. Nie byłoby tego całego festiwalu, gdyby nie ty, Nina. Jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem, ile serca, ile ciężkiej pracy włożyłaś w cały ten festiwal. Jak odbierałaś telefony w środku nocy i byłaś przytomna, potrafiłaś udzielić rad, zawsze wspierałaś w czymkolwiek. Naprawdę podziwiam cię za to, podziwiam twoje zdolności organizacyjne. I to, jak nieważne ile godzin spałaś, to zarażałaś swoją pozytywną energią. I dziękuję ci naprawdę za wszystko. Dziękuję. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim organizatorom i twórcom za ich energię i chęć do działania. Czas spędzony z wami podczas przygotowania tego wydarzenia był magiczny i serdecznie za niego dziękujemy. Także naszym widzom za pojawienie się i uczestnictwo w naszym wydarzeniu. Byli państwo naprawdę cudowną widownią. Dziękujemy. Zapraszamy na pożegnanie naszych konferencjerów. Chciałem powiedzieć jedno zdanie tradycji, niech się stanie zadość. Na koniec słodki upominek. Jeszcze raz z podziękowaniami. Bawcie się dobrze tam za sceną. Dziękuję.
Szanowni Państwo, ogłaszamy zamknięcie 5. edycji Festiwalu Filmowego 9 Minut. Żegnają Państwa Michał Kolmus i Alicja Tomczyk. Sobie wszyscy dziękują, więc my również podziękujemy Państwu. Oczywiście widzicie oficjalne zakończenie jeszcze za chwilę, ale naprawdę dziękujemy Państwu bardzo, że nie wiem przez ile byliście, czy przez te 4 dni, jeden, ale i tak czy siak jest to bardzo duże docenienie naszej pracy. Tak naprawdę no, robimy to właśnie dla Państwa, dla naszych widzów i co? Jest nam bardzo miło, że mogliśmy to dla Państwa prowadzić, a teraz już za chwilę połączymy się po raz ostatni z Kasią, która na Lotnej przeprowadzi już ostatni wywiad dzisiaj. Albo po prostu nawet nie pożegna się z Państwem. Kasiu, czy jesteś gotowa i czy nas słyszysz? Witam wszystkich bardzo serdecznie po raz ostatni raz dzisiaj. Właśnie zakończyliśmy nasz wspaniały festiwal, 5. edycję Festiwalu Filmowego 9 Minut. W takim razie chciałabym Wam bardzo podziękować za to, że byliście z nami. To były naprawdę magiczne chwile i do zobaczenia za rok. Dzięki wielkie. Cztery dni za nami. Koleżanka mnie trochę uprzedziła, ale ten, słuchajcie, jeszcze mam dla Was ostatnią ciekawostkę. Jakbyście szukali, słuchajcie, imienia dla dziewczynki, to w 2018 roku dwie dziewczynki w Polsce zostały nazwane Szymon. Więc, słuchajcie, jak chcecie, no to Szymon, proszę bardzo. Ale już sobie tak się trochę poprawię, troszeczkę mi oficjalnie, słuchajcie. Bardzo Wam dziękuję. Cztery dni, kupa pracy. Dla mnie to też było bardzo duże wyzwanie. Bardzo dziękuję Zosi za pierwsze dwa dni, Tobie, Nadio, za kolejne dwa. Chciałem też podziękować całej ekipie w moim studiu, dwóm Marysiom, Ali, Brunowi, Antkowi, Zosi, Kindze, Igorowi i Ernestowi. Słuchajcie, robicie świetną robotę, bardzo Wam dziękuję. Chciałem podziękować całej realizatorce, która z nami tu pracuje. I przede wszystkim, kochani, chciałem podziękować Wam, że z nami byliście, że z nami wytrwaliście. Mamy nadzieję, że Was nie zanudziliśmy. Mamy nadzieję, że kiedyś jeszcze na nasze transmisje powrócicie, czy to w formie może jakiegoś przypomnienia, nie wiem, przypomnijcie sobie w ciągu roku, czy może za rok dopiero. Mam nadzieję, że również siądę na tej kanapie, pomimo tego, że już będę absolwentem. No ale cóż, no taka kolej rzeczy, cztery dni za nami, cztery dni wytężonej pracy. Jesteśmy naprawdę nie piekielnie zmęczeni, ale też piekielnie zadowoleni, że udało nam się to dla Was wszystko zrealizować. Także po raz ostatni dziękuję bardzo. Mikołaj Jaroszewski. Nadia Jarecka. Do usłyszenia za rok.
Thank you.